Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że nasz pokój się już powolutku zapełnia. Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie słychać i czy mnie widać? Halo, halo. Dobrze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i równie dobrze widać. Witam bardzo serdecznie na webinarze odbywającego się w ramach projektu Zaprogramuj przyszłość. Dzień dobry z Olsztyna. Świetnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, świetnie, że słychać i widać. Rozumiem, że łączymy się z północno-wschodnią częścią kraju. Ja jestem dokładnie po przeciwnej stronie. Świetnie, cieszę się, że wszystko jest ok. Kętrzyn warmińsko-mazurski. Świetnie, bardzo się cieszę. Witam, witam serdecznie. Z tego, co zdążyłam zauważyć, chyba są same panie. Tak, właśnie. Ale jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Nie, widzę, że same są, same panie. Dobra. Nidzica. O, świetnie, piękny zamek w Nidzicy. Tak, dobra. Moi drodzy, tak jak już mówiłam, witam na webinarze poświęconym, to znaczy poświęconym, to zaraz powiem czemu. Webinar, w którym dzisiaj bierzecie udział, odbywa się w ramach programu Zaprojektuj przyszłość, w którym bierzecie udział i mam nadzieję, że spędzimy go dzisiaj miło i przyjemnie, ten nasz czas. Ponieważ zaplanowałam dzisiaj zabawę ze Scratchem Juniorem. Zapewne już macie doświadczenia związane ze Scratchem Juniorem i wiecie mniej lub bardziej, jakie są jego możliwości. Chciałabym dzisiaj podzielić się moimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem gier matematycznych. Lidbark Warmiński pozdrawia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również. Ja jestem w Żaganiu, więc również pozdrawiam z Żagania. Kochani, dzisiaj będziemy tworzyć projekty w Scratchu Juniorze i będziemy tworzyć gry matematyczne. Będą to różne i gry, i animacje, i programy, które pomogą nam w przyswajaniu umiejętności matematycznych dzieci, takich jak przeliczanie, porównywanie zbiorów, a także technika rachunkowa oraz udoskonalanie takich pojęć jak na przykład liczby parzyste, tudzież liczby rzymskie. Więc myślę, że trochę tych pomysłów dzisiaj zbierzecie i przydadzą się do realizowania na różnych poziomach. Mam tu na myśli oczywiście etap wczesnoszkolny klasy 1-3, a poziomy to, jakby mówiąc o poziomach, mam na myśli klasę pierwszą, drugą bądź trzecią, ale myślę, że spokojnie niektóre projekty można również przeprowadzić razem z przedszkolakami w grupie zerowej, a nawet z czwartoklasistami, ponieważ wiem, że starsi uczniowie, nawet ci, którzy pracują z dużym Scratchem, chętnie podejmują działania i pracę właśnie ze Scratchem Juniorem. Jest przede wszystkim bardzo przyjazny i myślę taki przyjemny wizualnie, prawda? Jest troszeczkę inny niż duży Scratch. Ten duży Scratch jest taki poważny, ten jest taki właśnie bardziej skierowany dla młodszych, ale dużym użytkownikom również się podoba. Znam nawet dorosłych, którzy uwielbiają Scratcha Juniora i tworzą niesamowite projekty.
Ja za chwilę przełączę się na mój ekran, tak żeby móc wam pokazać, mój tablet, a właściwie emulator tego tabletu, ponieważ nie będę wam pokazywała projektu na tablecie, chociaż w zasadzie mogłabym to robić, ale byłoby to chyba cokolwiek niewygodne. Ponieważ musiałabym co chwilę zerkać na tablet i na tym tablecie właśnie działać i co chwilę pokazywać Wam tutaj w okienku, jak to się odbywa, więc jest to dosyć niewygodne. Można na przykład wykorzystać taką funkcję przesyłania tego, co dzieje się na tablecie, bezpośrednio na ekran komputera. Ale jest jeszcze też możliwość zainstalowania Scratcha Juniora na komputerach stacjonarnych, tudzież laptopach. I w tym celu potrzebujemy tak zwanego emulatora. Ten emulator jest do pobrania z internetu, jest to darmowy taki program, ale od razu powiem, że on nieco obciąża system i na tych takich starszych trochę komputerach słabiej działa, chociaż można sprawdzić i popróbować. I tak właśnie też dzisiaj zrobię. Zainstalowałam sobie taki emulator Androida na swoim komputerze, czyli taki program, który udaje tablet na moim komputerze. I tam też zainstalowałam sobie Scratcha Juniora i będę na nim pracować. Jedyny minus, jaki no tutaj jakby ukazał się podczas używania tego programu, to, że nie mam polskich znaków, więc nie będę mogła wpisywać znaków diakrytycznych, ale mam nadzieję, że to jakby nie przeszkodzi i nie umniejszy tym pomysłom, które chciałabym z Wami dzisiaj zrealizować. Jeżeli macie swoje tablety, a zakładam, że macie, bo będziecie ze mną dzisiaj pracować i tworzyć projekty, to chciałabym, żebyście sobie teraz, drogie Panie, przygotowały te tablety i włączyły Secha Juniora, bo za chwilę będziemy tworzyć nowe projekty i myślę, że w momencie, kiedy będziecie też podejmować próby i pracę na tych tabletach, to od razu nauczycie się tego i zapamiętacie, a i czas minie nam całkiem przyjemnie. No dobra, to ja w takim razie teraz podzielę się swoim ekranem. Widzę, że się fajnie witacie, bo się cieszę, że witacie się tutaj między sobą. Zapewne się znacie, będąc w jednym nucie. Ja już mam tutaj pełny ekran i teraz, o właśnie, tylko tutaj się przełączę. Hop. Ach, nie, jeszcze sekundę, bo muszę sobie tutaj włączyć. O, właśnie. Włączę sobie czat. Tu mam czat. Bardzo bym prosiła tylko o informację, czy widać mój ekran? Czy widać to, co mam tutaj na ekranie mojego komputera? Widać. Świetnie, bardzo dziękuję za informację. Ekstra. Słuchajcie, no to w takim razie pozwolę sobie odpalić pierwszy projekt. Spróbujemy go sobie zrobić. Pokażę, jakie są takie najprostsze możliwości wykorzystania możliwości Scratcha Juniora na lekcji matematyki. Jeżeli macie swoje tablety, macie uruchomionego Scratcha Juniora, to bardzo proszę, abyście wybrali ten przycisk uruchamiający nowy projekt, czyli plusik, i pojawia nam się tutaj piękny ekran z kotem. No właśnie. Pierwszy projekt, który chciałabym z Wami zrobić, będzie dotyczył wykorzystania bloczków ruchu i faktu, że można w tych bloczkach ruchu zmieniać liczby. Zadaniem dzieciaków będzie zliczanie tych kroków, czyli sumowanie ich, dodawanie do siebie i zastępowanie tych wszystkich kolejnych bloczków jednym
z tą wartością, które dają tę samą, z tą wartością, z tą sumą, którą dzieciaki obliczą. A konkretnie, o co chodzi? Oczywiście każdy projekt okraszamy jakimś tłem. Fajnie byłoby na sam początek wybrać jakieś tło, po którym nasz kot będzie sobie na przykład spacerował. Wybiorę sobie miasto. O. I już mamy piękny ekran. I postawię sobie tutaj po lewej stronie kota. I ten kot za chwilę będzie spacerował po tej ulicy, ale nie będzie sam. Będzie spacerował razem ze swoim kolegą. I teraz tutaj możemy zaproponować uczniom, aby dodali duszka z galerii. Nie wiem, może to być na przykład chłopczyk, może to być jakieś zwierzątko inne. Obojętnie, kogo będą chcieli wybrać, to sobie po prostu tę postać tutaj ustawią. Ja sobie wybiorę tego niebieskiego ludka, którego ustawię w tym samym miejscu, co kot. Zobaczcie, on teraz kota mi przykrył, więc ja tego kota sobie tutaj wyciągnę na wierzch. O, hop, tak. One są w tym samym miejscu. No i teraz popatrzcie, na czym będzie polegała nasza zabawa. Wymyślamy sobie, że kot przejdzie przez tą ulicę do któregoś momentu i będzie wykonywał kolejno kroki. Wyciągnę sobie pierwszy bloczek i najpierw wymyślę sobie, że ten kot wykona trzy kroki. Potem wyciągnę kolejny bloczek. O, i tym razem ustawię wartość 2. Potem następny krok, jaki poczyni mój kot, to będą znowu dwa kroki. Jeszcze jeden. I jeszcze kolejny bloczek, i tym razem ustawię wartość 5, na przykład. Tak? W zależności od tego, z jaką grupą wiekową pracujemy, to te wartości tutaj mogą przybierać różne liczby. Oczywiście ze starszakami możemy te liczby zwiększać, i wtedy, kiedy w tym momencie je będą sumować, to wiadomo, że te liczby mogą być oczywiście trochę wyższe, żeby ten stopień trudności zwiększyć. No i teraz popatrzcie. Mamy drogę kota, i on w momencie, kiedy klikniemy zieloną flagę, to on sobie tę drogę przejdzie i w którymś momencie się zatrzyma. Tak. I teraz, jak to wykorzystać w pracy z dzieciakami? Możemy zrobić tak, że mamy na przykład dwójkę dzieci, parę, która ma tablet. Teraz jedna osoba w tej parze ustala właśnie drogę kota, przypisując każdemu bloczkowi jakąś wartość. A teraz, i jak to zrobi, to nie uruchamia kota jeszcze, tylko prosi, przekazuje tablet koledze i prosi, aby kolega wykonał tyle, to znaczy zaprogramował swojego duszka, aby ten duszek wykonał tyle samo kroków, co kot, z tym, że chodzi o to, żeby nie wykorzystywać już tylu bloczków, tylko żeby sumować te wszystkie składniki i użyć tylko jednego bloczka. I teraz już widzę, że popełniłam mały błąd, ponieważ zobaczcie, jakiego duszka mam zaznaczonego. Mam zaznaczonego tego niebieskiego stworka i to jemu przypisałam drogę, więc teraz zrobię odwrotną rzecz, którą zrobiłam na początku, czyli ustawiam sobie tego duszka na wierzch i to on przejdzie pewną drogę, a kot musi ją powtórzyć i musi przejść tę samą drogę, tyle samo kroków, z tym, że kolega nie będzie mógł wykorzystać tylu buław, czyli pięciu, a będzie mógł wykorzystać tylko jeden bloczek
I w tym ten bloczek musi przyjąć wartość wszystkich tych tutaj kroków zsumowanych. Czyli załóżmy, że ja ustawiam właśnie drogę tego niebieskiego stworka, który się nazywa TIK, przekazuję tablet koleżance i teraz koleżanka musi ustawić drogę kota. No ale teraz tak, nie chciałabym, żeby te dwa duszki naraz zaczęły iść w tym samym momencie, czyli w momencie, kiedy kliknę zieloną flagę, tylko chciałabym, żeby najpierw ten duszek mój niebieski najpierw poszedł, czyli kiedy kliknę zieloną flagę, to on zacznie tutaj wędrować, a chciałabym, żeby w tym momencie kot poczekał, aż ten niebieski skończy swoją drogę i dopiero wtedy zacznie iść. I można to zrobić na dwa sposoby. Można by było tak, że można by było kotu na przykład ustawić jakąś wartość czasową, czyli na przykład można by było wyciągnąć sobie zegar i ustalić, ile to będzie trwało sekund. Nie wiem, załóżmy, że na przykład będzie to trwało jakieś 2-3 sekundy. I teraz ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Ten bloczek, być może już się zorientowaliście, że ten bloczek z zegarem, on ma tutaj wartość 10. I to nie oznacza 10 sekund. To 10 to jest 1 sekunda. Ale dlaczego tutaj jest 10? Jeżeli pracowaliście w Scratchu dużym, tym webowym, czy też ofnowym, to tam bloczek czekaj ma w kółeczku jedynkę, czyli 1 sekundę. Ale czasem bywa tak, że ta 1 sekunda to za dużo, aby duszek czekał. Czasem chcemy, żeby on poczekał dosłownie ułamek sekundy, nie wiem, pół sekundy, 0,2 sekundy. I w tym momencie zamiast jedynki uczniowie używają ułamka dziesiętnego, czyli wpisują 0,5. Tutaj natomiast w Scratchu Juniorze pomyślano tak, żeby nie trzeba było wprowadzać tych ułamków dziesiętnych. Zresztą nawet w momencie, kiedy naciśniemy tę liczbę i wyskoczy nam tu z boku ta mała klawiatura numeryczna, to tutaj nawet nie ma tej kropki, prawda? Więc pomyślano tak, żeby ta 1 sekunda przybrała wartość dziesiątki. Czyli w momencie, gdybyśmy chcieli, żeby on trochę krócej poczekał niż sekundę, to wtedy dzieciaki po prostu wpiszą liczbę 5. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby nasz duszek poczekał 2 sekundy, to wtedy oczywiście wybieramy wartość 20, jeżeli 3 sekundy to 30. Możecie to przetestować nawet z dzieciakami, włączając stoper. I można tutaj sobie na przykład napisać jakąś wartość 50, włączyć tutaj ten timer, to znaczy włączyć program, włączyć stoper i sprawdzić, czy faktycznie to jest te 5 sekund, czy tam nawet ta 1 sekunda. 1 sekundę ciężko będzie zmierzyć, wiadomo, bo ona krótko trwa, natomiast te 5 sekund myślę, że jest to do zmierzenia. No i to jest jakby jedna opcja, że mój kot może po naciśnięciu zielonej flagi poczekać jakieś 30, przepraszam, tutaj muszę nacisnąć 30, ale nie sekund, tylko tych 30 takich jednostek, czyli 3 sekundy. I potem dopiero zacznie iść. To jest, i wtedy wyciągniemy mu tutaj bloczek idź. Op. Policzę, ile ten niebieski zrobił kroków, czyli sumuję to 3 i 2 to 5, i 2 to 7, i 1 to 8, i 5 to 13. Można tutaj od razu też powiedzieć dzieciakom, że mogą budować sobie strategię zliczania tych składników, czyli na przykład sumować to, co jest łatwiejsze. 3 i 2 to będzie 5, tu już też widzimy 5 będzie razem 10 i 2 i 1 razem mamy 13. No więc mój kot powinien mieć tutaj ustawioną liczbę 13 i w tym momencie powinien przejść taką samą drogę,
co niebieski stworek. Sprawdzimy. OK. No to uwaga, włączam program i według programu powinno być tak, że kiedy kliknę zieloną flagę, to mój niebieski duszek przejdzie te 13 kroków, zatrzyma się i kiedy miną 3 sekundy, powinien zacząć iść kot i wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy faktycznie jest w tym samym miejscu, zatrzymał się w tym samym miejscu, co niebieski duszek i czy dobrze policzyliśmy te kroki. Powiększę teraz ekran, tak żebyśmy widzieli to wszystko. Uwaga, klikam zieloną flagę. Dobra. Niebieski duszek idzie. O, idzie. Kot. Hop. Kot zaczekał te 3 sekundy i to była wystarczająca wartość, aby mógł w tym momencie ten niebieski duszek wykonać swoją drogę i po nim zaczął iść kot. Jak widzicie, udało mi się to zrobić, tak, że kot przeszedł tę samą drogę co niebieski duszek, więc jakby za. Oj, wyszłam sobie z projektu, już sobie wracam do niego. Czyli zadanie zostało wykonane, ale jest jeszcze inny sposób, żeby uruchomić kota. I teraz na przykład można zrobić tak, że. Wyślemy na przykład jakąś wiadomość do kota, tak żeby on mógł przejść swoją drogę w momencie, kiedy dostanie sygnał. Czyli mamy tutaj skrypt dla duszka niebieskiego. Kiedy klikniemy zieloną flagę, on przechodzi 13 kroków i wtedy daje znak kotu. Wysyła do niego SMS-a, wysyła do niego wiadomość, wysyła do niego list, w którym pisze: Hej, stary, teraz ty. No więc wyciągamy sobie tutaj, nie flagę, przepraszam, tylko kopertę. Możemy oczywiście zmienić jej kolor i na przykład nadać kolor czerwony tej kopercie. Idę teraz do kota. No i teraz tutaj, jakby ten skrypt. Muszę teraz w tym momencie zmienić. On był dobry do poprzedniej sytuacji, ale teraz w sytuacji, w której mamy funkcję wysyłania wiadomości, to zostawię sobie tylko ten bloczek z 13, a to wyrzucę i przetestujemy. Poczekajcie. No, dobra. I teraz muszę wyciągnąć ten bloczek początkowy, który powie mojemu kotu: Hej, 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 dostałeś wiadomość. W czerwonej kopercie, otwórz ją, a jak otworzysz, to zobaczysz, co masz działać, że będziesz wiedział, że masz działać, bo tam jest informacja idź. No i sprawdźmy, czy teraz to działa. Uwaga, klikam zieloną flagę. Dobra, mój duszek niebieski idzie. Ciach. O właśnie, widzicie? On od razu w momencie, kiedy skończył, wysłał wiadomość do mojego kota. I kot zaczął swoją drogę. Przeszedł znowu dokładnie tyle samo, ile potrzebowaliśmy. I jest jeszcze trzecia możliwość, którą możemy wykorzystać do uruchomienia kota. Oderwę sobie tutaj ten bloczek. Coś mi się nie chce. O, jest dobra. A ten wyrzucę. Zrezygnuję teraz. O, coś mi się tutaj. O, dobra. Zrezygnuję teraz z wysyłania wiadomości i wykorzystam tutaj funkcję uruchamiania duszka poprzez dotknięcie go. Czyli w momencie, kiedy ja dotknę mojego kota, to on dopiero wtedy będzie szedł. Biorę sobie tutaj. Coś mi tu dzisiaj to słabo idzie. A teraz mój kot się tutaj uruchomił. OK. Musimy wrócić kota tu, hop, i naszego duszka na to samo miejsce. Dobra, no i teraz uruchamiam mój program. Klikam zieloną flagę, ciach, i niebieski duszek wykonał swoją czynność. I teraz, żeby mój kot wykonał tę czynność, to jak się domyślacie, muszę go po prostu kliknąć. Kiedy go kliknę, hop,
on przechodzi tę samą drogę. No i teraz pokazałam Wam trzy możliwości uruchamiania kota. Można to też przetestować razem z uczniami i pokazać im, jak tego kota jako drugiego wprawić w ruch. No i tutaj zaczyna się teraz zabawa. Jak już dzieciaki wiedzą, o co chodzi, to można zrobić tak, że teraz zamieniają się jakby rolami i kolega teraz przejmuje tablet, dodaje sobie nową scenę do swojego, do ich niego projektu, dodaje sobie teraz na przykład inną planszę, no załóżmy, niech to będzie na przykład kosmos, okay. Wywala kota i dodaje teraz dwa inne duszki, które będą na przykład pasowały do tego projektu z kosmosem, i będzie to na przykład właśnie jakiś astronauta. I teraz zobaczcie, ten astronauta tutaj ma, że tak powiem, pustą twarz. Twarz ma pustą, dlatego że można tutaj dodać zdjęcie i wykonać to zdjęcie tabletem i wstawić tutaj w miejsce tej pustej twarzy. I można to zrobić właśnie w ten sposób, że jeden astronauta to będzie, załóżmy, jeden uczeń, czyli Grześ na przykład, a drugi astronauta to będzie Krzyś. I wtedy Grześ ustawi swoją drogę, a Krzyś będzie musiał przejść tę samą, zliczając wartości na bloczkach i pokonując tę samą trasę. Jak dodać twarz? Ja nie wiem, czy mi się to uda tutaj zrobić na tym emulatorze, ale ja już Wam pokażę, jak to się robi. No więc, tak jak widzieliście, ja wrócę tu jeszcze do wybierania tego duszka. Wybrałam sobie teraz duszka. Jeżeli go dodaliście do swojego projektu, to za każdym razem możecie go edytować, klikając na pędzel. Więc jak ja kliknę tutaj na ten pędzel, to znowu jestem w tym oknie edycji. No i teraz popatrzcie. Tu nie mam twarzy, muszę tutaj umieścić swoje zdjęcie. Po prawej stronie mamy narzędzia, drugie od dołu narzędzie to aparat. I kiedy go wybiorę, to muszę kliknąć na miejsce, w którym to zdjęcie ma się pojawić. Teraz oczywiście tutaj kliknęłam i jakby pojawiła mi się ta opcja wykonania zdjęcia, ale ja niestety nie mogę zrobić tego zdjęcia, ponieważ moja kamera z komputera nie zbiera teraz tego obrazu. Mogłabym to zrobić na tablecie. Spróbujcie to zrobić u siebie. Spróbujcie dodać sobie duszka właśnie tego astronautę. Wejdźcie w opcję edycji, czyli wybierzcie pędzel, następnie wybierzcie po prawej stronie aparat i kliknijcie w pustą twarz i pojawi Wam się kamera. Trzeba ją po prostu skierować na siebie i kliknąć zdjęcie i ta twarz pojawi się w środku. Na pewno Wam się to uda. Ja tutaj no niestety nie mogę tego zrobić, bo nawet jak kliknę to zdjęcie, to w tym momencie żadne zdjęcie nie zostanie zrobione, niestety. Tak więc jakby pominę ten krok. Mogę co najwyżej zrobić jeszcze tak, że narysuję tutaj o po prostu, zobaczcie, narysuję tu o oczy astronaucie, hop, i jeszcze mu uśmiech narysuję i o, dobra, mam jednego astronautę. Hop. Tak. Ciach. I teraz muszę jeszcze wybrać drugiego. Żeby oni się odróżniali od siebie, to oczywiście mogę zmienić na przykład im kombinezony. Hop. Ach, teraz nie zmieniłam tego kombinezonu. Dobra, jeszcze raz wybieram pędzel. I szybciutko temu zrobimy na przykład żółty kombinezon. Ciach, dobra. I jeszcze tylko dorysuję mu oczy. No, dorysowuj się. Hop. Okej, okay. I buzię. Ciach. Okej, okay. Mamy
Mamy dwóch astronautów i teraz musimy ustawić jednego na drugim, w zależności którego chcemy dać na wierzch. Załóżmy, że tutaj ten będzie z wierzchu i możemy też go, uwaga, możemy go nazwać. Jak jeszcze raz wejdziemy w opcję edycji, to tutaj możemy nazwać Grześ. Ok. Teraz zaznaczę tego astronautę, znowu wybiorę pędzel i w trybie edycji nazwę go Krzyś. O, dobra. I teraz załóżmy, że jestem Grzesiem, czyli tym z wierzchu. No i co robię? Ustalam, że po kliknięciu zielonej flagi mój astronauta przejdzie najpierw jeden krok w prawo, potem przejdzie sześć krok w prawo. Potem znowu krok w prawo, potem znowu jeszcze je, na przykład dwa i znowu jeszcze przejdzie ze trzy kroki. Hop. No i teraz wykonałam swoje zadanie, przekazuję tablet Krzysiowi i teraz Krzyś musi ustalić, w jaki sposób uruchomi swojego duszka, czy to będzie tak, że Grześ będzie musiał wysłać wiadomość, czy to będzie tak, że Krzyś poczeka 3 sekundy i dopiero potem zacznie iść, czy to będzie tak, że na przykład trzeba będzie Krzysia nacisnąć, kliknąć i w tym momencie go uruchomimy. Ja wybiorę sobie opcję taką z czekaniem, więc wybieram zieloną flagę, następnie zegar, biorę sobie 3 sekundy. I wyciągam bloczek, którym, no właśnie, jaką wartość muszę tutaj przypisać. Ok, dobra. Tą wartość muszę przypisać, muszę teraz policzyć. 1 i 6 to 7, i 3 to 10, i 3 to 13, czyli podobnie jak przedtem. Tak mi się udało to jakoś zsumować. Ok, hop. No i teraz sprawdzamy. Czy nasz duszek pójdzie tyle samo kroków, czy nasz Krzyś pójdzie tyle samo kroków, co Grześ? Ok, Grześ idzie swoje kroki, przechodzi, hop, 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 hop. No i teraz idzie Krzyś. Ciach, 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 ciach. Jest, świetnie. Jak widzicie, bardzo prosta zabawa, wykorzystująca już elementy takie programowalne, gdzie musimy jakby zawiadamiać tymi duszkami w ten sposób, że one właśnie uruchamiają się w określonym momencie, albo czekają, albo dostają wiadomość. No i dodatkowo jeszcze trenujemy umiejętności matematyczne, w tym przypadku dodawanie i ustalanie tych wartości. No i jakby to jest też trochę w tym momencie to, co robimy, to troszeczkę też jakby przypomina optymalizowanie takich kodów, ponieważ tutaj mamy trochę tak jakby na piechotę pokazane, ile kroków Grześ musi przejść z punktu A do punktu B. Musi przejść jeden. No nie, dobra, to jeszcze sześć, a może jeszcze jeden, to może jeszcze dwa. I dzieciaki często tak na początku próbują i wstawiają teczki tak po kolei. A dopiero po jakimś czasie one zaczynają kombinować, że a może jeden bloczek wystarczyłby i w tym momencie można by tę wartość po prostu ustalić jako większą. Pokażę Wam jeszcze jeden sposób, w którym dzieciaki mogą ustalać sobie, jaką wartość musi przejść duszek. Jaką liczbę trzeba wpisać, aby przeszedł duszek z jednego punktu do drugiego. Ale zróbmy to sobie już na przykładzie w sumie gry, takiej gry na dodawanie, więc możemy sobie nawet, wiecie co, mam pomysł, zróbmy sobie po prostu nowy projekt. Ten możemy sobie nazwać i zachować go, jeżeli go sobie za chwilę zapiszecie i zamkniecie, to on już się zachowa na waszych tabletach i będziecie mogli do tego wrócić gdzieś tam podczas zajęć i nawet zaprezentować dzieciakom i pokazać, o co tak naprawdę będzie chodziło w tym projekcie. W górnym prawym rogu mamy taki żółty przycisk i tutaj warto nazwać sobie ten projekt, żeby był porządek
w tej naszej teczce z projektami. I ja myślę, że tutaj możemy to nazwać dodawanie kroków. Nie mogę niestety polskich znaków pisać, dlatego napisałam O zamiast U. Dzisiaj jeden uczeń mówi do mnie, proszę pani, może pani napisać U otwarte, jeżeli nie może pani napisać U zamknięte. No więc było trochę śmiechu. W każdym razie piszemy, natytułujemy sobie, musimy zatytułować sobie nasz projekt i go sobie zapisujemy. Jak już sobie zatytułujemy, to wtedy możemy wyjść do naszego tego pulpitu, w którym mamy wszystkie nasze projekty. Klikamy na Scratch Junior w górnym lewym rogu i czekamy, aż przejdziemy do tej naszej teczki z projektami. I proponuję wybrać sobie nowy projekt, czyli wybieramy pustą kartkę z plusikiem i pokażę Wam, jak dzieciaki mogą sprawdzać, ile kroków musi przebyć dany duszek od miejsca A do miejsca B. Mogą to zrobić oczywiście drogą prób i błędów, tak jak wcześniej widzieliście w poprzednim projekcie, gdzie ustawiamy kilka bloczków, każdy ma jakąś tam wartość, potem to sumujemy i zamieniamy na jeden o większej wartości. Natomiast można to zrobić jeszcze troszeczkę inaczej. Zrobimy sobie teraz taką grę również, w której będziemy dodawać, ale będziemy też mieli możliwość sprawdzenia poprawności naszych obliczeń. Jak to zrobimy? Zobaczcie, zostawmy sobie tutaj kota. Oczywiście możecie wybrać jakiegokolwiek duszka, ale ja zostawię sobie tutaj kota i dodam scenę, która będzie się rozgrywała w szkole, w sali gimnastycznej, czyli wybieramy sobie właśnie salę gimnastyczną. Hop, mamy tutaj kotka, dobra, ciach. I jeszcze dodamy sobie piłkę. Ok, czekam, aż mi się tutaj ta biblioteka moja pokaże. Gdzie te piłki? Mamy. Wezmę sobie piłkę koszykową, bo będę ją wrzucała do kosza. Okay. I tę piłkę umieszczę tutaj w dłoni naszego kota. I teraz tak, za chwilę ta piłka będzie taką służyła funkcję, spełniała funkcję sprawdzającą nasze obliczenia. A potem, jeżeli okaże się, że nasze obliczenia były dobre, to ona powędruje do kosza i wpadnie do niego i spadnie na ziemię. Ale żeby mieć co sprawdzić, musimy najpierw mieć również działanie. Tak więc uwaga, na naszej scenie pojawi się jeszcze jeden duszek i będzie to duszek przez nas narysowany w postaci działania matematycznego. Czyli wybieramy sobie po lewej stronie plusik, dodajemy nowego duszka i nie wybieramy żadnego duszka z biblioteki, tylko zaznaczamy pustą kartkę i następnie klikamy na pędzel. O! I teraz mamy pustą kartkę, na której możemy sobie coś narysować bądź napisać. Tak jak już mówiłam, będziemy trenować dodawanie albo odejmowanie. Może być też tabliczka mnożenia, obojętnie, to już od nas zależy. Dobra, weźmy sobie tabliczkę mnożenia, wybieram sobie opcję rysowania, taką falującą linię, łamaną, nie łamaną, tylko krzywą, przepraszam. Wybieram sobie grubość mojego pędzla, nie wybieram najgrubszego, ponieważ w tym momencie te liczby są trochę zbyt grube, ale ta przedostatnia grubość jest całkiem w porządku. No i wybieram sobie teraz kolor, napiszę to czerwonym kolorem i piszę tutaj oczywiście działanie matematyczne. Wybiorę sobie takie działanie 4 razy 5. Ciach. 4 razy 5. OK. Mam już napisane działanie, klikam OK. Jak widzicie, działanie pojawiło się na mojej scenie.
Okej. No i teraz zadaniem dzieciaków będzie obliczyć, ile to jest. 4 razy 5. A następnie będą musiały podać głośno wynik. I po tym, jak podadzą głośno wynik, to będą mogły sprawdzić same siebie, czy dobrze obliczyły. Tak więc będą musiały kliknąć piłkę, która poda ten wynik. No więc, jak się już domyślacie, będziemy musieli użyć funkcji, którą używaliśmy w poprzednim projekcie, kiedy duszek zostanie kliknięty. Bo gdybyśmy wybrali zieloną flagę, to piłka w momencie kliknięcia zielonej flagi od razu poda nam wynik. A my chcemy, aby to uczeń sam najpierw obliczył i zdecydował, o, teraz sprawdzę się. Można by ustawić też funkcję czasową, ale wiecie, niektórzy liczą szybko, a niektórzy liczą wolno, niektórzy znają wyniki na pamięć, a niektórzy muszą po prostu sobie tamte piątki pododawać, prawda? Więc będą potrzebowali różnego czasu, różnej wartości czasowej, tak więc to ustawianie czasu nie zawsze może się sprawdzić. Tak więc wybierzemy sobie tę funkcję, kiedy duszek kliknięty. Ale uwaga, uwaga, żebyśmy znowu nie zrobili tego błędu, który ja zrobiłam na samym początku. Musimy mieć dobrego duszka zaznaczonego, żeby jemu właśnie przypisać ten skrypt. Czyli wybieram piłkę. I to piłka ma powiedzieć nam, jaki jest prawidłowy wynik. Czyli tak, wyciągam sobie z szuflady bloczek, kiedy duszek zostanie kliknięty, czyli kiedy nacisnę piłkę, to ona ma mi podać właściwy wynik. Oczywiście najlepiej użyć w tym celu bloczka z chmurką i tutaj po prostu wpisać ten wynik. 4 razy 5 to 20. Ok, sprawdzę, czy to działa. Uczeń dostaje tablet, widzi działanie 4 razy 5, oblicza, podaje wynik 20 i teraz sprawdza. Hop, jest, świetnie. Ale uwaga, piłka w nagrodę ma jakby poszybować do góry i wpaść do tego kosza, czyli zrobimy coś takiego, że będziemy udawać, że kot w nagrodę za to, że dobrze obliczyliśmy, rzuca tę piłkę do kosza i ona sobie tutaj po prostu tak leci. No i teraz tak, zobaczcie. Moglibyśmy zrobić coś takiego, że po tym jak piłka powie nam, że wynik to 20, wyciągniemy sobie bloczek, który powie idź do góry i teraz będziemy drogą prób i błędów sprawdzać, ile ona musiałaby pójść teraz w góry, żeby mniej więcej znaleźć się tutaj na tej wysokości. No, można sobie gdybać i przypuszczać, że na przykład to będzie, no nie wiem, 9 kroków. No to sprawdźmy. Ja sobie oderwę tutaj ten bloczek. O. Oderwę sobie ten bloczek i sprawdzę, czy to faktycznie jest 9. Ciach. A, za dużo, prawda? No więc muszę wrócić tę piłkę z powrotem tutaj kotu do łapy. No to wybierzmy sobie 5. Może 5 będzie ok. Klikam. Op. No nie, 5 za mało. Widzicie? I czasem to jest trochę frustrujące dla dzieciaków, bo one próbują albo dokładają kolejne bloczki i to naprawdę z tego robi się bałagan. I jest tutaj taka bardzo fajna funkcja w Scratchu. Czekajcie, to dołączę tutaj ten bloczek teraz. O. Jest taka fajna funkcja w Scratchu jak kratkowane tło. Ale nie zasłania ono tła tego, które już sobie ustawiliśmy, tylko nakłada na nie siatkę. I jak widzicie, pięknie nam tu pokazuje wartości po lewej stronie i na samym dole. I dzięki tym wartościom dzieciaki mogą obliczać, i tutaj też znowu mamy operację na liczbach, obliczać,
na jaką wysokość musimy wysłać tę piłkę. I teraz popatrzcie, tutaj jest pięknie zaznaczone miejsce, w którym ta piłka się znajduje. To jest wartość 4. Jeżeli kiedykolwiek bawiliście się z dzieciakami miarką taką centymetrową i klamerkami do bielizny, gdzie dzieciaki rzucały kostką i jeździły w cudzysłowie windą do góry albo zjeżdżały w dół i dodawały te wartości lub odejmowały, to dzieciaki w tym momencie będą też tutaj jakby dostrzegały jakąś tam taką zależność i podobieństwo, że to jest coś podobnego. Jeżeli jesteśmy na czwartym piętrze, to teraz ile musimy pięter wjechać do góry, żeby znaleźć się na wysokości tego kosza, czyli uwaga, to jest wartość 12. To są też, jakby nie patrzeć, działania z okienkiem, prawda? 4 dodać ile, żeby było 12. Albo po prostu sposób na obliczenie tej różnicy. 12 odjąć 4 równa się 8. Więc tu też bardzo fajne działania matematyczne nam wchodzą w grę. No i teraz popatrzcie. Jesteśmy na czwartym piętrze, musimy wjechać na 12. No i teraz zastanawiamy się z dzieciakami. 4 dodać ile to będzie 12? Oczywiście obliczamy i to będzie 8. No więc już wiemy, że ta piłka ma pokonać 8 kroków. I ona pokona 8 kroków i znajdzie się tu. I teraz będzie musiała stąd przelecieć do tego miejsca i możemy oczywiście znowu to zrobić w ten sposób, że poczekajcie, ja sobie odciągnę ten bloczek i wyślę tę piłkę na tę wysokość. No idź piłko. Coś mi dzisiaj odmawia posłuszeństwa, ten mój komputer. Nie chce wysłać mi piłki. Bardzo niedobrze. Teraz to mi się zawiesił. Dobra, a kliknę zieloną flagę. Nie, też nic. Dobra, wiecie co? Ja po prostu to zrestartuję swój program. Dobra, teraz widzicie mnie przez chwilę. Ja sobie, o właśnie, dobra, już się zamknął ten program. Teraz go jeszcze raz uruchomię i zobaczymy, może za chwilę będzie lepiej. Tylko teraz zastanawiam się, czy nie utraciłam tego wszystkiego, co robiłam, ale dobrze, spokojnie, za chwilę to wszystko przywrócimy. Jeszcze chwilę poczekamy. No niestety, tak jak widzicie, to nie jest prawdziwa aplikacja, to nie jest prawdziwy Android. To jest właśnie ten emulator, który odpala się na komputerze i on niestety no, nie jest aż tak stabilny i nie jest tak funkcjonalny jak praca z tabletem. No ale żeby jakby ułatwić Wam obserwację tego, co robimy, musiałam to odpalić właśnie przy pomocy takiego emulatora. Okej, już włączam swojego Scratcha Juniora. Teraz zobaczymy, czy się uruchomi. Jeszcze chwilkę poczekajmy. Dobra, jest. Ciach, wybieram. Domek. O, w sumie nawet chyba mi się zapisało. Mogę jeszcze.
Okej, okay, jestem. Bardzo Was przepraszam, ale niestety niechcący wyłączyłam sobie click meeting i nie mogłam dalej z Wami rozmawiać, ani tak, jestem właśnie. Dobra. Już szybciutko uruchamiam mój pulpit jeszcze raz. I pełen obszar, dobrze. I idę do mojego, o właśnie, Scratcha Juniora. Teraz już powinno być wszystko ok. I powinniście widzieć już ekran mojego komputera. No dobra. Okej, mówiłyśmy o tym, że uruchamiamy sobie tutaj tą kratownicę. I wysyłamy piłkę na wysokość 8 kratek. Hop, 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 ona idzie, widzicie? Pokazuje nam 8, dobra, jest, zatrzymała się. I teraz popatrzcie, jesteśmy na wysokości 12 i na razie na tej wysokości będziemy działać, ale teraz popatrzcie, tutaj mamy piąteczkę, a my chcemy wysłać naszą piłkę tutaj w to miejsce i sprawdzamy z dzieciakami, to jest miejsce numer 17. Czyli teraz poruszamy się w poziomie, jesteśmy na piątym miejscu, a musimy przejść na miejsce 17, czyli albo od 17 odejmujemy 5, albo ile dodajemy do 5, żeby było 17. To już w zależności od tego, na jakim poziomie, na jakim etapie liczenia jesteście ze swoimi uczniami. No i tutaj wiadomo, że wyjdzie nam 12, tak więc muszę teraz wyciągnąć bloczek w prawo. I kliknąć tutaj 12, wybrać z tej klawiatury 12, hop. No i teraz, jak tutaj będę na tym poziomie i zatrzymam się, to teraz chcę, żeby moja piłka spadła na ziemię. Jesteśmy na 12 piętrze, a chcę, żeby ona spadła na pierwsze piętro albo na drugie, tak? Żeby może nie na sam dół, ale gdzieś tutaj, żeby się zatrzymała. Czyli jesteśmy na 12, chcę, żeby spadła na drugie, czyli albo 12 odjąć ile, żeby było 2, albo 12 odjąć 2 to 10. No i w tym momencie wyciągam sobie bloczek, ciach, tu wpisuję 10. No i dołączam teraz to wszystko tutaj. Dobra. Znowu mi się tutaj. O, dobra, jest, dołączyło mi się. No i teraz tylko muszę piłkę przywrócić kotu do łapki. Hop. Temu służy właśnie ten bloczek taki ze strzałką do wskazanego miejsca. Wyrzucam teraz ten bloczek. Okej. No i teraz nasi uczniowie sprawdzają wyniki. Czyli mamy tak, 4 razy 5, uczeń liczy, podaje wynik 20. Sprawdza teraz, czy dobrze policzył, czyli klika piłeczkę. Hop, jest 20. I w nagrodę piłka wędruje do kosza. Ciach, tak? Możemy jeszcze sprawić, żeby ta piłka szybciej troszeczkę leciała, więc tu pomiędzy bloczek fioletowy a niebieskie strzałki możemy dorzucić ten bloczek przyspieszacza lub zwalniacza. O, zobaczcie. Ciach. I damy tutaj szybkie tempo. No i klikamy znowu zieloną flagę. Piłka wraca do kota. I jeszcze raz próbujemy. 4 razy 5 to 20. Sprawdzam. Tak, 20. I ona teraz widzicie troszeczkę szybciej niż przedtem przelatuje. Ciach. O właśnie. No i teraz, jak się bawić z dzieciakami? Pierwszą planszę warto zrobić z nimi wspólnie. Ale zobaczcie, tu po prawej stronie oni mogą jeszcze dodać trzy kolejne plansze. Tak więc. Oczywiście zostawiamy teraz pole do popisu dzieciakom. I teraz te dzieciaki będą ustawiały kolejne plansze i będą wymyślały działania, jakie chcą potrenować. A potem
wystarczy, że zamienią się ze sobą, między sobą tabletami i po prostu będą liczyły działania swoich kolegów, tak? Wiadomo, że każdy wymyśli swoje działania, więc będzie tutaj co poćwiczyć. Zapisujemy sobie nasz projekt. Coś mi się tutaj... Naprawdę, dzisiaj mi coś szwankuje ten Scratch Junior i nie chce ze mną dobrze współpracować, no ale trudno. Może jeszcze trochę z nami powspółpracuje. No dobra, to mamy w takim razie projekt piłka koszykowa, sprawdzanie wyniku, więc jeżeli możecie, mi się tutaj to zawiesiło niestety, w prawym górnym rogu jest ta żółta wypustka, którą trzeba kliknąć i wtedy zapisać sobie po prostu projekt pod swoją nazwą. Jak już zapiszecie, to wtedy wybierzcie w lewym górnym rogu opcję Scratch Junior i wracamy do naszego folderu, w którym mamy nasze projekty. No dobra, to teraz kolejny mini projekt matematyczny. Tym razem będziemy tworzyć sobie zbiory. Będziemy sprawdzać ich liczebność i będziemy porównywać ich liczebność. Tak więc wybieramy sobie nowy projekt. No i teraz uwaga. Pokażę Wam, jak wykorzystać opcję najpierw porównywania zbiorów. Jest to pomysł zaczerpnięty ze scenariusza ze strony Wiki Mistrzowie Kodowania, więc nie będę zbyt długo się nad nim rozwodziła, ale pokażę Wam szybciutko, jak jest prosty i łatwy do zrobienia. A mianowicie, pojawią się tutaj na naszej planszy dwa zbiory i między nimi będzie znak określający ich równoliczność bądź no, znak jakiś taki stwierdzający nierówność. I zadaniem ucznia będzie określić, czy te zbiory są, czy ta równość, którą widzą, czy też nierówność jest prawidłowo określona. No więc tak, kwota sobie zostawimy, ale oczywiście może to być każdy inny duszek, którego wybierzecie z biblioteki, więc oczywiście kota można usunąć i z biblioteki dodać sobie na przykład weźmiemy sobie żabkę. Ok. I ta żabka tutaj nam będzie towarzyszyła w tym zadaniu. Teraz potrzebujemy dwa zbiory. Jak dodamy te zbiory? Wybieramy oczywiście opcję dodaj nowego duszka i jak się już domyślacie, wybieramy pustą kartkę. Klikamy pędzel, tak, żeby narysować ten zbiór. No i teraz jesteśmy znowu w edycji. I teraz popatrzcie. Potrzebuję zbiór jakichś elementów. Oczywiście to mogą być kółeczka, mogą być trójkąty, kwadraciki, cokolwiek, albo po prostu jakieś kropeczki, które narysujemy. Ja sobie wybiorę trójkąty. Wybieram sobie kolor, na przykład fioletowy, i rysuję trójkąt. Ciach. Teraz mogę go wypełnić farbą. Tak? I mam piękny żółty trójkąt. Oczywiście mogłam go wypełnić tą samą farbą, co brzeg, więc tutaj jest naprawdę dowolność. No i teraz mogłabym zrobić tak, że będę rysowała kolejne trójkąty, ale nie ma oczywiście potrzeby, bo możemy sklonować ten element, wykorzystując stempelek. Popatrzcie, wybiorę teraz stempel op, i wystarczy, że kliknę na trójkąt i on już się sklonował. Wybieram znowu stempel i znowu klonuję i jeszcze raz. I teraz popatrzcie, co nam to daje. Daje nam to przede wszystkim to, że jest to szybsze niż rysowanie kolejnych trójkątów, prawda? Co często dzieciakom też trochę przysparza kłopotów, zwłaszcza jeżeli malują palcami.
Bo na przykład, jeżeli używają rysików, są takie czasem specjalne długopisy z gumowymi końcówkami, które służą jako rysiki, to jest troszeczkę łatwiej, bo one są po prostu węższe, prawda? Natomiast czasem tymi paluchami jest im ciężko narysować takie małe elementy i one się denerwują i raz im wyjdzie, raz im nie wyjdzie, potem marzą. Ja mam doświadczenia z tym dosyć duże i często widzę u dzieciaków taką frustrację narastającą. W momencie, kiedy rysują i im nie wychodzi, to one po prostu zniechęcają się do tworzenia projektu dalej i czasem im ktoś tam pomoże, nie zawsze chcą tej pomocy, więc tutaj naprawdę wystarczy, że po prostu raz przyłożą się do tego jednego elementu, a potem go sobie po prostu sklonują. I teraz popatrzcie, można klonować sobie tutaj dowoli, ale jeżeli uznamy na przykład, że za dużo mamy tych elementów, to możemy jeden element usunąć i można to zrobić tak, że albo cofam ostatnią moją czynność, czyli wybieram tą w górnym lewym rogu tę strzałeczkę w lewo, albo wybieram sobie nożyczki, bo na przykład może ja nie chcę tego trójkąta ostatniego usunąć, tylko chciałabym usunąć ten trójkąt, więc po wybraniu nożyczek po prostu najeżdżam na dany naciskam na dany element i on po prostu się usuwa. Ale zrobimy tak, że ja przywrócę ten element, bo chcę mieć zbiór sześcioelementowy. No i teraz, jak już sobie narysujemy taki zbiór, to go zatwierdzamy. OK. I ustawiam go sobie tutaj u góry. To będzie mój pierwszy zbiór. Teraz dodaję sobie drugi zbiór. OK. Znowu wybieram nową pustą planszę, wybieram pędzel i tym razem narysuję sobie, może sobie narysuję zielone kółeczka albo kwadraciki. Ok. Ciach. Wypełniam je farbą i znowu klonuję tyle razy, aby stanowiły jakiś tam zbiór. OK, to mi wystarczy. No i teraz zatwierdzam. Hop, mam drugi zbiór. Ciach. OK, mam już dwa zbiory. I teraz muszę określić, jaka to będzie zagadka. Czy tutaj umieszczę znak równości? Czy tutaj umieszczę znak większości, czy znak mniejszości? To już ode mnie zależy i od dzieciaków również będzie zależało. Możemy się z nimi na początek umówić. Ustawmy na przykład tutaj znak większości. I teraz, żeby wstawić tutaj znak większości nad sceną, mamy przycisk ABC, który pozwala nam pisać. Oczywiście z klawiatury wybieramy znak większości. On jest trochę mały, więc możemy go powiększyć, klikając na te trzy literki A i wybieramy sobie największą czcionkę. Oczywiście możemy go też, możemy mu nadać inny kolor, więc wybieram sobie na przykład czerwony, albo czarny, albo niebieski. To już ode mnie po prostu zależy. OK, jeżeli jestem gotowa, to wystarczy tylko kliknąć po prostu w innym miejscu niż ten edytor. I teraz popatrzcie, mogę przenieść sobie dowoli o ten znak, tak? Czyli tak, mam tutaj takie zadanie, że ten zbiór jest większy od tego, czyli ten zawiera więcej elementów. No i teraz musimy określić, czy to jest prawda, czy fałsz. Uczeń otrzyma dwa przyciski z napisem tak lub nie i będzie musiał wybrać odpowiedni przycisk, żeby ocenić, czy to, co widzi przed sobą, ta nierówność jest prawidłowa. No więc dodajemy kolejnego duszka. Tym razem rysujemy sobie, wybieramy pustą kartkę i wybieramy pędzel, rysujemy sobie kółeczko. Niech ono będzie zielone. Wypełnimy je żółtą farbą. O, moment. Muszę wybrać farbę, hop, ok.
I w środku napiszemy wyraz tak. Zaraz sobie grubszą linię. Ty. A. Okay. I to jest nasz jeden duszek i umieścimy go po lewej stronie. A teraz, jak się domyślacie, muszę dorysować nowego duszka, który będzie się nazywał nie. I znowu rysuję sobie najpierw kółko. Hop. Wypełniam żółtym kolorem i czarną farbą piszę na nim nie. No i tak mamy. I teraz zobaczcie, zdarzyło się tak, że ten napis nie jest trochę większy niż tak. Nie ma żadnego z tym problemu, ponieważ ja duszka mogę zmniejszyć, ale już nie w edytorze, tylko tutaj przy pomocy bloczków. W fioletowej szufladzie mamy bloczki dotyczące wyglądu i teraz wystarczy, że wybierzemy sobie bloczek, na którym ludzik jest taki malutki, klikniemy sobie tutaj wartość 1 i po prostu, mając zaznaczonego odpowiedniego duszka, klikniemy ten bloczek tak, żeby nam się nasz duszek pomniejszył. Widzę, że pomniejszył się za bardzo, więc go teraz sobie powiększę. O, dobra. I teraz są, można powiedzieć, takie same. Dobra. OK, te bloczki mogę wyrzucić, bo one mi już nie są potrzebne. No, chodźcie tutaj. Hop. Dobra. No i teraz tak. Musi być jakaś interakcja, prawda? To znaczy, jeżeli uczeń uzna, że to, co tu widzi, jest prawidłowe, czyli że ten zbiór jest większy od tego i kliknie przycisk tak, powinien dostać informację, że dobrze wybrał, tę odpowiedź i że jest to prawda. Więc w momencie, kiedy uczeń naciśnie tak, to ten duszek tak odpowie brawo. Brawo. Hop. Tak? Ale jeżeli on wybierze opcję, że nie, że to nie jest prawda, to ten duszek po naciśnięciu może powiedzieć: policz dobrze, policz jeszcze raz. Tak? I to będzie informacja dla ucznia, że jednak źle policzył, źle obliczył zawartość tych elementów w zbiorze. No dobra, sprawdźmy, jak to działa. Powiększę sobie mój projekt. OK, uczeń dostaje takie dwa zbiory. Jest powiedziane, że tutaj jest, tu mamy fioletowe trójkąty i jest ich, liczymy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj jest 5 kwadratów i teraz mamy taki zapis. 6 jest większe od 5. Ten zbiór jest większy od tego zbioru. Jeżeli uczeń uzna, że to jest nieprawda, kliknie na nie, dostanie informację, policz jeszcze raz. No dobra, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja pokazuję 6 palców. A teraz druga osoba liczy. 1, 2, 3, 4, 5. Pokazuje 5 palców. Kto ma więcej? No ten, który ma 6. Czyli to prawda, że ten zbiór jest większy, więc klikamy tak i mamy informację. Brawo. Moglibyśmy teraz zrobić coś takiego, że dodajemy tutaj kolejną planszę i uwaga, po kliknięciu w prawidłową odpowiedź pojawi nam się następna plansza automatycznie, bo my ją możemy sobie ręcznie przerzucić. Popatrzcie, w momencie, kiedy dołożę tutaj scenę po prawej stronie, wrócę do poprzedniej i jeszcze raz uruchomię mój projekt na dużej planszy, czyli wybiorę ten pierwszy przycisk i teraz zobaczcie, jak ja sobie rozwiążę tutaj to zadanie i kliknę tak, aha, brawo, ale się nic nie dzieje. I żeby przejść do następnej planszy, musiałabym wybrać
strzałkę w prawo i teraz dopiero przechodzę do następnej planszy. A ja chciałabym, żeby po wybraniu prawidłowej odpowiedzi ta plansza druga sama mi wskakiwała. Więc muszę nauczyć mojego duszka tak, że w momencie, kiedy zostanie kliknięty, to pochwali mnie za dobrą robotę, powie brawo i przełączy mnie do kolejnej planszy. Czyli, uwaga, w momencie, kiedy dodacie sobie tutaj planszę po prawej stronie, to w czerwonej szufladzie pojawi się taki bloczek właśnie z tą drugą planszą. I teraz popatrzcie, dodajemy to tutaj, że jeżeli duszek tak zostanie naciśnięty, powie brawo i włączy się następna plansza. Sprawdźmy, czy to działa. Uruchamiam program. Oczywiście tutaj nie ma zielonej flagi, bo tutaj nie ustawialiśmy niczego, żadnego działania, kiedy zielona flaga kliknięta. Po prostu mamy sytuację. Ok, 6 jest większe od 5. Tak. Brawo. I taram, pojawia nam się nowa plansza. No i teraz co na nowej planszy? No na nowej planszy będzie będą kolejne dwa zbiory. Na przykład, ja tu już mam wcześniej narysowane te zbiory, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Dobra, te są równoliczne, więc wybiorę sobie. Ciach, mam jeden zbiór. I teraz drugi zbiór. I pokażę Wam, jak być sprytnym, żeby nie trzeba było znowu rysować duszka tak i nie i robić im skrypty. To zaraz Wam pokażę, jak przenieść to do drugiej planszy. No więc w tym momencie tylko potrzebowałam nowe zbiory, prawda? Tutaj mam, jeszcze raz przeliczę, 2, 4, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. OK. No i tym razem zrobię coś, co będzie nieprawdą. O, powiększę. Chociaż nie, żeby... Dobra, na razie zrobię coś, co będzie prawdą. OK, niech będzie równa się. Ciach. O. W kolejnym zrobimy tak, żeby była nieprawda. No i teraz popatrzcie. Czego potrzebuję? Potrzebuję tutaj, prawda, kółeczka z napisem tak i kółeczka z napisem nie. Ja już przecież raz robiłam coś takiego i nawet jakby rysowałam i nawet przypisywałam im skrypty. Więc nie ma potrzeby, żebym rysowała, po pierwsze, żebym rysowała te duszki, bo już je mam. One w zasadzie są też nawet w bibliotece, więc mogłabym je wybrać z biblioteki. Ale wybierając duszka z biblioteki, on nie ma przy sobie, że tak powiem, skryptów. Natomiast w momencie, kiedy przejdę do pierwszej planszy, to popatrzcie, mogę sobie tego duszka po prostu złapać, ale nie tak, żeby go usunąć, tylko po prostu złapać i przenieść go i upuścić nad drugą planszą. Zrobię to samo z duszkiem nie. Czyli przenoszę sobie ciach, hop. I teraz popatrzcie, idę do drugiej planszy, wzięłam ten przycisk tak, przycisnęłam i przeniosłam go tutaj i upuściłam. I tak samo zrobiłam z duszkiem. I teraz uwaga, popatrzcie, ja już mam ustawiony skrypt dla mojego duszka, ale popatrzcie, co się zadzieje, kiedy... co jest ustawione teraz tutaj, kiedy kliknę przycisk tak, to jaka plansza mi się pojawi? Widzicie tutaj ten numerek? Pojawi mi się plansza numer 1. Dlaczego? Bo nie mam jeszcze planszy numer 3. Tutaj będę mogła ustawić, że pojawi się plansza numer 3 w momencie, kiedy ja ją dodam. Jeżeli jej nie dodam, to jedyna opcja, jaka jest, to powrót do pierwszej planszy. Sprawdźmy to na razie, dobra? I teraz zacznijmy oczywiście od pierwszej planszy, więc klikam sobie na pierwszy slajd, powiększam, no i teraz 6 jest większe od 5. Tak. Brawo, hop. I pojawia mi się druga plansza. A teraz przeliczam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest równe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
jest równe 7. Prawda? Prawda. Klikam, tak? I wracam do pierwszej planszy, tak? Ale ja chcę teraz, żeby tutaj ten duszek, tak, po tym jak zostanie naciśnięty, po tym jak zostanie wybrany, pochwalił mnie za dobrą robotę i przeniósł mnie do trzeciej planszy. I teraz popatrzcie, jak to zrobić. Najpierw muszę tutaj dodać slajd. Ciach. Okej, nowy slajd. I teraz wrócić do drugiego slajdu. Muszę wrócić. Widzicie, one tu już, to znaczy tak, tu się pojawił slajd pierwszy i drugi, trzeci nie, no bo nie można powiedzieć programowi, przejdź ze slajdu trzeciego na trzeci, no bo jesteśmy na trzecim, prawda? Więc wracamy sobie teraz na slajd drugi i zobaczcie, co się stanie. O, tutaj mamy slajd, możliwość przejścia do slajdu pierwszego i do slajdu trzeciego, więc stąd wywalam ten klocek. No, wywalże się. O. I ten po prostu wyciągam i przyczepiam. No i teraz sprawdzimy, czy nasz program działa. Ok, idę do pierwszego slajdu. Otwieram go w dużym oknie. 6 jest większe od 5. Tak. Brawo. 7 jest równe 7. Tak. Brawo. No i mamy trzecią planszę. Cudownie. To teraz, kochani, będziemy sprytni i szybciutko wrzucimy sobie dwa nasze zbiory. Tym razem weźmiemy sobie zbiór, dodamy sobie tutaj jeszcze, patrzcie. Hop. Możemy, widzicie, możemy edytować nasze stare duszki, które już mieliśmy. 2, 4, 6, 7. Weźmy sobie jeszcze jeden. 8. I 9, dobra, tutaj mamy taki zbiór, ciach. A tutaj dodajmy sobie zbiór kół i też edytujmy, szybko zmieńmy tylko kolor tych kółeczek. Ciach, 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 ciach. Hop i wrzucam. Ok. Tak. Możemy jeszcze zrobić taki zabieg, że na przykład powiększymy sobie te nasze koła. Takie zadanie, gdzie jest więcej mniejszych elementów, a mniej większych elementów, jest też takim zadaniem trochę diagnostycznym, wykorzystywanym przez profesor Gruszczyk-Kolczyńską do badania poziomu, do badania poziomu myślenia operacyjnego. Więc tutaj można też taki zabieg zrobić. I teraz popatrzcie, zrobimy tak, żeby tu była nieprawda. Tutaj mamy więcej elementów, tu mamy mniej elementów. Rzucimy sobie tutaj znak równa się. Hop. OK. No i teraz, jak się domyślacie, dzieciaki będą musiały zaznaczyć opcję nie. No i teraz co zrobić? Oczywiście mogę przerzucić tak i nie, ale przerzucimy je wtedy ze skryptami. Można je wtedy pozamieniać po prostu, tak? Czyli zobaczcie, biorę sobie tak, przerzucam, no weźże się przerzuć, tu, hop, przerzucę też nie, hop, dobra, idę do planszy numer 3 i teraz po prostu ojej, dobra, przerzuciłam się od razu do tego, hop. Jestem w trzeciej planszy. I teraz po prostu tylko w tych skryptach dokonuję zmian. Czyli odpowiedź tak teraz nie będzie prawidłowa. Czyli musimy powiedzieć policz jeszcze raz. Dobra. To wyrzucam, bo oczywiście nic ma się nie zadziać, kiedy on kliknie tak, tylko ma dostać informację policz jeszcze raz. Natomiast kiedy kliknie nie, to zamieniamy to policz jeszcze raz na brawo. Ciach. I co? I ma się pojawić plansza czwarta, ale w tym momencie muszę ją dodać. Okay. I wrócić do trzeciej, żeby z czerwonej szuflady wyciągnąć tą czwóreczkę. Ciach. No i teraz. Ta czwarta plansza oczywiście też może zawierać zadanie, więc tu od Was będzie to zależało, albo ewentualnie
albo będzie to zakończenie i pochwała za pracę. Tak więc, jak to się będzie odbywało, to już od Was zależy. Bo, tak jak widzicie, możemy dodać tylko cztery plansze, więcej nie. Ale to nie stanowi takiego dużego problemu, że ach, tutaj tak mało tych przykładów. Jeżeli pierwszy przykład zrobicie z dzieciakami, nawet drugi zrobicie z dzieciakami, to jestem pewna, że trzeci i czwarty, czyli trzecią i czwartą planszę zrobią już sami. I teraz wystarczy, że po prostu powymieniają się tabletami i będą sprawdzali swoje wyniki, swoje działania i będą oczywiście porównywały sobie i działały. Mało tego, wy takie zadania możecie zrobić też z trzecioklasistami i iść na przykład do pierwszoklasistów albo do przedszkolaków i pokazać im, jak można wykorzystać właśnie Scratcha Juniora do ćwiczeń matematycznych. Zapiszę sobie teraz ten mój projekt. Zapiszcie go sobie również. Zawsze też proszę, żeby dzieciaki zapisywały swoje projekty, żeby był po prostu porządek i mamy tutaj zbiory równoliczność. Noliczność. Oj, właśnie nie mam polskich znaków. Dobra, zbiory równoliczność. OK. Moi drodzy, możemy wrócić do naszej poprzedniej planszy. I wiecie co? I mam teraz taką małą propozycję, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę. Proponuję 15 minut przerwy, tak, żeby naładować akumulatory. Zapewne chcielibyście Państwo się czegoś napić, może skorzystać z toalety, rozprostować kości, podładować tablety. Tak więc umówmy się, mamy 23 po to 15, to będzie, spotykamy się za 15 minut, czyli o 18:38. Dobrze obliczyłam? Dobrze, o 18:38. To co, robimy krótką przerwę? Świetnie, mam nadzieję, że. O, dobry pomysł. No to cieszę się, że to jest dobry pomysł. W takim razie do zobaczenia za chwileczkę. Ja się oczywiście nie wyłączam, jestem tu cały czas, ale spotykamy się za 15 minut. Do zobaczenia.
Dobra. Czy już jesteśmy? A, super, jesteśmy już. Pięknie, no jaka dyscyplina cudowna. Wow, jest już. Super. Świetnie, no to co? To możemy kontynuować naszą przygodę ze Scratchem. Bardzo się cieszę, że jesteście. Naprawdę rewelacja. Bardzo ciekawe i szkoda się spóźnić. Wow, no dziękuję, naprawdę jest mi niesamowicie miło. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać coś w związku z tymi zbiorami, ponieważ jest taka funkcja w Scratchu, jak robienie zdjęć, i to już widzieliście na pewno u siebie, to pokażę Wam jeszcze, że jest taki właśnie fajny pomysł. Przepraszam, jest taki fajny pomysł, gdzie można, momencik, włączę sobie, gdzie można dodać zbiór, który będzie nie tylko rysunkiem. Przepraszam bardzo, ale alergia mnie tutaj dopada, gdzie można ten zbiór dodać sobie jako zdjęcie na przykład klocków. Albo zdjęcie kredek, albo zdjęcie jakichś zabawek, i wtedy też można porównywać te zbiory. Ja Wam to pokażę na moim tablecie. Wystarczy, że dodajemy duszka jako pustą kartkę i wybieramy pędzel. I teraz popatrzcie, mam tutaj pustą kartkę na razie. Muszę teraz narysować kółko, które nie jest wypełnione. Rysuję sobie kółeczko. Ciach. Dobra. Mam narysowane kółko. Nie wiem, czy widać. Chyba. O, widać. Dobra. I teraz uwaga. Wybieram sobie kamerę, czyli aparat, i klikam tutaj, gdzie w środku, w tym kółeczku. I teraz o, widzicie? Teraz o, widzicie teraz odbicie to, co dzieje się za moim oknem, ale ja wybiorę sobie drugą kamerę, czyli odwrócę kamerę, ułożę szybko tutaj kilka spinaczy i zrobię z tego zdjęcie. O, już szybciutko robię. Ciach. I teraz zobaczcie. Widzicie, tu w środku jest teraz zdjęcie spinaczy na moim biurku. I wy możecie to robić z dzieciakami. No i teraz klikam OK. Ja wcześniej zrobiłam jeszcze inne jedno zdjęcie też ze spinaczami. Dodam. I teraz popatrzcie. Zamiast rysunku w moim projekcie są dwa zdjęcia. I teraz możecie wykorzystać zabawki, klocki, cokolwiek macie w klasie. Możecie wykorzystać z dzieciakami, one mogą tworzyć zbiory, mogą robić zdjęcia i potem będą sobie je porównywały. Mało tego, ten projekt wcale nie musi być takim projektem, gdzie dzieciaki będą miały już gotowe znaki. I będą musiały określić, czy ta nierówność jest prawidłowa, bo można zrobić tak, że na przykład, nie wiem, pracujemy w jakichś grupach, prawda? Trzy, czteroosobowych. Każda grupa ma za zadanie zrobić cztery slajdy. Na każdym slajdzie musi zrobić dwa zdjęcia jakichś zbiorów, i wtedy oni wybierają sobie jakieś elementy z klasy, klocki, zabawki, cokolwiek macie w klasie, nakrętki, kredki, ołówki itd. I potem uwaga, potem grupy między sobą wymieniają się tabletami. I teraz grupy, jak się wymienią, to wtedy wstawiają znaki, nawet nie muszą tego robić przy pomocy tego ABC, tylko mogą na przykład narysować jako duszka, prawda? I teraz, jak już sobie powstawiają te znaki, no to można przekazać tablety i wtedy na przykład drużyna kolejna, która dostanie tablet, może na przykład dołożyć właśnie te znaki tak, nie,
i zaprogramować je, więc tutaj jakby za każdym razem wymieniając się tymi tabletami, drużyna dostaje inną sytuację i działa na nowej, tak? Już nie na tej, którą sama ustaliła, tylko po prostu na jakiejś na nowych elementach. I to jest dosyć fajne. Ja czasem tak robię z dzieciakami właśnie, że na przykład robimy projekt w Scratchu, juniorze, pracujemy i mówię, dobra, uwaga, stop, a teraz zostawiamy tablety i przechodzimy o jedno pole w prawą stronę. I dostajemy projekt czyjś i musimy go po pierwsze trochę rozgryźć i jakby dokończyć, tak? To jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Nie wszystkie dzieciaki to lubią, bo wiecie, że są tacy, którzy po prostu lubią tworzyć tylko dla siebie i własne i pracować na własnym, ale to też uczy niejako zrozumienia, empatii i współpracy, no i takiej komunikacji, bo oni muszą się też ze sobą porozumieć, o co chodziło w tym projekcie, co chciałem tutaj zrobić, co zmieniłem, co dołożę i tak dalej, więc naprawdę tego typu zadania są bardzo fajne. No dobra, to teraz wracamy do naszych działań. Ja znowu przełączę się na. O, wywaliło mi się. Dobra, to jeszcze raz podzielę się moim ekranem. Przepraszam najmocniej. Pełen ekran. OK, i teraz wracam do mojego Scratcha Juniora. Tym razem będzie to projekt, który będzie wykorzystywał te funkcje określania, czy to jest dobra odpowiedź, czy zła odpowiedź. A mianowicie będzie to projekt, który sobie nazwiemy na przykład tabliczka mnożenia. Może to być oczywiście dodawanie, odejmowanie lub dzielenie. Ale ja lubię tabliczkę mnożenia, więc zrobimy sobie taki właśnie mini projekcik. No i teraz co będzie nam potrzebne? Oczywiście kota możemy wywalić i będziemy potrzebować w jednym slajdzie czterech duszków. Jeden duszek to będzie działanie, czyli teraz szybciutko sobie je narysujemy i teraz uwaga, zrobimy to tak. Przedtem, tak jak widzieliście, po prostu napisałam działanie 4 razy 5. Teraz zrobimy to troszeczkę, że tak powiem, upiększymy to trochę. Więc wybieram sobie pustą kartkę i pędzel. Zrobimy sobie takie jakby etykietki, żeby to wyglądało trochę bardziej jak gra może, prawda? Więc uwaga. Najpierw narysuję sobie elipsę jedną, w której zapiszemy nasze działanie. Więc tak, elipsa moja będzie miała taką czerwoną obwódkę. O, ciach. I wypełnię ją zielonym kolorem. Okay. Natomiast w środku, czarną farbą, wybierając tą krzywą linię, napiszę działanie. Na przykład 5 razy 6. Dobra, 5 razy 6. I zatwierdzam ten wybór. Oczywiście, uwaga, tutaj u góry nad każdym rysunkiem, nad każdym duszkiem, którego edytujemy, możemy umieścić jego nazwę. I tutaj może być właśnie to działanie 5 razy 6. Tak może się nazywać nasz duszek. Klikam OK. Dobra. No i teraz już mamy pierwszego duszka. Ciach. To teraz potrzebujemy trzech odpowiedzi, czyli trzech takich kwadracików, prostokącików, w których będą odpowiedzi na nasze pytanie, czyli będą to wyniki naszego działania. No więc dodajemy kolejne duszki, które oczywiście znowu rysujemy i tym razem odpowiedzi będziemy umieszczać w kwadratach, czyli rysujemy sobie jakiś kwadracik. O, ciach. Wypełniamy go kolorem i w nim piszemy wynik. Pierwszy kwadrat może być wynikiem prawidłowym, czyli napiszę sobie
30. Okej. Oczywiście zapomniałam nazwać tego duszka. Możecie to uczynić ze swoimi uczniami, a nawet polecam, ponieważ to jest dobry nawyk, który potem przydaje się bardzo w pracy w dużym skreczu. Zwłaszcza jeżeli mamy więcej niż 2, 3, 4 duszki i na przykład przesyłamy sobie wiadomości do tych duszków, albo zmieniamy kostiumy, albo na przykład wchodzimy w interakcję. Jeżeli wiemy, jak duszek się nazywa, to wtedy jest łatwiej po prostu taki większy projekt ogarnąć. No dobra, mamy jeden wynik 30, umieścimy go sobie tutaj po prawej stronie i teraz potrzebuję jeszcze dwóch innych kwadracików, których będą inne wyniki. I teraz uwaga, mogę być sprytna i zawsze mówię do dzieciaków, że w tym momencie będę sprytna. Uczymy się sprytu i uczę też tego dzieciaki, właśnie, żeby one z takich, że tak powiem, działań po kolei, takich łopatologicznych, że tak brzydko nazwę, przechodziły do takich sprytnych działań, takich, wiecie, szybszych, do takiej optymalizacji działania, tak, żeby się nie narobić, bo po co ja mam znowu rysować kolejny kwadrat, wypełniać go farbą, i później mało tego, on znowu będzie innej wielkości, będę musiała go powiększać, pomniejszać i tak dalej. Mogę zrobić to na dwa sposoby. Mogę zrobić to tak, że uwaga, dodam nowego duszka i wybiorę ten kwadrat, który już narysowałam, zaznaczę go i wybiorę pędzel. I teraz uwaga, tutaj mam liczbę 30, ale ja wcale nie chcę tej liczby 30. Pamiętacie, jak rysowaliśmy elementy, które rysowaliśmy? Przy pomocy nożyczek, prawda? No więc w ten sam sposób usunę liczbę 30. Wybiorę nożyczki i najadę najpierw na 0, a potem na trójkę. I teraz uwaga, mogę jeszcze dodatkowo, jak mam ochotę, zmienić kolor tła. Ciach. I teraz napisać inny wynik. Na przykład napiszę 25. I w ten sam sposób mogłabym. Zobacz, widzicie? I on jest tej samej wielkości. Nic nam się nie zmieniło. Gdybym rysowała, zapewne byłoby inaczej. Poza tym, uwaga. Jak się raz dzieciakom uda kwadrat, to nie powiedziane, że następnym razem też im się uda. Pamiętacie, co mówiłam wam o tym, że jak rysują kilkakrotnie i mają narysować to samo, nie zawsze im wychodzi i się po prostu zniechęcają. Tak więc tutaj ten spryt naprawdę się przydaje. A teraz uwaga, jeszcze jedna sztuczka. Jak sprawić, żeby mieć jeszcze jednego takiego samego duszka, którego możemy oczywiście za chwilę też zmodyfikować. Popatrzcie. Pamiętacie, jak przenosiliśmy kółeczka z napisem tak i nie do następnego slajdu? Pamiętacie? No więc to samo można zrobić w obrębie tego samego slajdu. Popatrzcie, ja wezmę teraz to 25 i przeniosę na pierwszy slajd, tu gdzie jestem, i go upuszczę. I zobaczcie, co mi się tu zadziało. Mam dwie 25. Tak jak się domyślacie, możemy oczywiście tę drugą 25 po prostu edytować. Czyli klikamy pędzelek i znowu nożyczki, wycinam piątkę, wycinam dwójkę, zmieniam sobie kolor tym razem na różowy, hop, i czarnym napiszę wynik i tym razem to będzie 35. Ciach. I klikam OK. Taram! I mamy trzy wyniki w bardzo krótkim czasie. Mało tego, one wszystkie są jednakowej wielkości. I w ten sam sposób możecie potem modyfikować jednego duszka i robić z niego kilka innych, po prostu zmieniając tylko kolorystykę i zawartość. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy przycisków w kształcie
kwadratu. Jak będziemy później potrzebowali przycisku w kształcie elipsy, to też tego duszka sobie oczywiście wykorzystamy. No dobra, dodajmy jeszcze tylko tło tutaj, jakieś fajne. Może ja sobie wezmę jakieś kosmiczne. O, ciach. I już patrzcie, wygląda to trochę jak gra. Mało tego, my możemy sobie tutaj dodać jakieś elementy, które będą urozmaicały naszą grę, ale to zrobimy za chwilę, dobra? Najpierw zrobimy tak zwaną interakcję, czyli sprawimy, żeby nasza gra była właśnie interaktywna, to znaczy, żebyśmy mogli w nią zagrać, czyli dostajemy działanie, dostajemy trzy wyniki i musimy wybrać ten prawidłowy. No więc tak. Kiedy gracz uruchomi tę grę, to pojawia mu się tutaj działanie. I teraz musi obliczyć i musi wybrać prawidłową odpowiedź. Musi ją kliknąć, nacisnąć. Ale dobrze by było, żeby dostał informację zwrotną, czy faktycznie wybrał prawidłową odpowiedź. I teraz te wyniki mogą dawać informację zwrotną na dwa sposoby. Może to być tak, że albo wydadzą dźwięk i będzie to dźwięk na przykład nagrany przez nas, to znaczy będzie to po prostu informacja. Policz jeszcze raz, albo nie wiem, zły wynik, chociaż ja unikam zazwyczaj takiego określenia zły wynik. Wiecie, słowa z takim negatywnym wydźwiękiem nie zawsze działają budująco, więc może bardziej pasowałoby policz jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz, prawie ci się udało, ale nie tym razem, no nie wiem, coś takiego. W każdym razie musielibyśmy po prostu nagrać jakąś informację zwrotną. No więc jak będzie wyglądał skrypt dla takiego bloczka? Najpierw ustawmy sobie informację zwrotną dla tych nieprawidłowych wyników, czyli zaznaczamy sobie liczbę 35, bo oczywiście 5 razy 6 to nie jest 35. I teraz, w momencie, kiedy gracz naciśnie liczbę 35, to może dostać informację, którą my mu nagramy. Ta informacja będzie brzmiała: policz jeszcze raz, albo spróbuj jeszcze raz. I teraz, żeby, poczekajcie, hop, żeby nagrać jakby moją informację, muszę wybrać zieloną szufladę i wybrać mikrofon, bo to, co już tutaj mamy, ten bloczek, to jest po prostu dźwięk pop. Jak sobie wyciągniecie, o, pop, pop, to jest po prostu dźwięk już taki nagrany. Natomiast my możemy swój własny dźwięk nagrać i w tym celu wybieramy mikrofon. Więc klikam na mikrofon i patrzcie, pojawia mi się nowe takie okienko z możliwością nagrania. Tutaj mamy przycisk włączający nagrywanie, tutaj możemy dać stop, tutaj możemy odtworzyć to, co nagraliśmy i sprawdzić, czy dobrze nam się nagrało, czy nic tam nam nie ucięło, czy nie słychać jakichś innych szmerów, dźwięków i tak dalej. I jeżeli wszystko się zgadza, to kliknąć ptaszka, a jeżeli po odsłuchaniu stwierdzimy, że muszę nagrać jeszcze raz, to wystarczy, że znowu naciśniemy czerwoną kropkę i wtedy to nasze nagranie nadpisze się, czyli nie będzie tak, że jak na przykład nagramy pomyśl, nie, po, nagraj pomyliłam się i dogrywam teraz, spróbuj jeszcze raz, to nie będzie tego, to nie będzie to wszystko razem, tylko to pierwsze zostanie wymazane, a to drugie zostanie nadpisane. No więc ja teraz nagram szybciutko naszą wiadomość. Spróbuj jeszcze raz. W momencie, kiedy nagrywamy, pojawiają się takie zielone, zapełnione tutaj te beleczki, to oznacza, że nasz tablet odbiera głos i to znaczy, że to się nagrało. I dzieci mają wtedy jakby informację też zwrotną, że tablet odbierał dźwięki. I teraz może się tak zdarzyć, że one odsłuchują to, co nagrały i nie słyszą tego.
ale nie słyszą być może tylko dlatego, że mają ściszony tablet, więc trzeba go zgłośnić i pamiętajcie, że trzeba zgłośnić zawsze media, bo tam jak one klikną przycisk głośności, to może się zwiększać głośność albo dzwonka, albo powiadomień, a my musimy multimedia albo media, to się chyba jakoś tak nazywa w tabletach, media albo multimedia. I wtedy jak to zgłośnimy, to wtedy słychać. No dobra, ja spróbuję odsłuchać swojego. Okej, dobra. Ja teraz widzę, że nie nagrało mi się, wy tego nie słyszycie też, bo ja mam słuchawki. Natomiast ja odsłuchałam tego nagrania i ono nie jest zbyt dobre, ponieważ jak już wiecie, działam na emulatorze i ten emulator nie działa tak poprawnie na komputerze, ale na tablecie to bardzo fajnie, naprawdę, zresztą możecie same to sprawdzić i potwierdzić, że to faktycznie tak działa. Ja w takim razie to zatwierdzę, ale tak jak mówię, to nie jest to, czego oczekuję. U Was na pewno to będzie o wiele lepiej. I teraz popatrzcie, to Wasze nagranie pojawiło się tutaj w bloczku i wystarczy, że teraz tylko wyciągniemy to. O, tu jest nagranie, spróbuj jeszcze raz, tak? I teraz można jeszcze zrobić jakąś reakcję tego bloczka, na przykład, że nie wiem, on tam się, nie wiem, kurczy, prawda, albo tak jakby kiwał głową, nie, prawda, to możemy na przykład wybrać z bloczków ruchu taką opcję obróć jakby na dwie strony ten bloczek. Popatrzcie, pierwszy bloczek obróci mi ten kwadracik o jeden w prawo, ten wróci go z powrotem o jeden do normalnej postaci i teraz chciałabym, żeby on odwrócił się w drugą stronę o jeden, to znaczy znowu w lewo o jeden i wrócił z powrotem do swojej postaci. I popatrzcie, co tutaj się zadziało. Mamy tak, prawo, w lewo, prawo. Oczywiście to, te dwa bloczki, mogę uprościć i zrobić z tego jeden bloczek i pisać tutaj liczbę 2. Ja tylko specjalnie wyciągnęłam, żeby Wam pokazać jak to powinno działać. Joanna Marta potwierdza, że właśnie, że nagranie działa, tak więc bardzo fajnie, że próbujecie. No to teraz sprawdźmy, co się zadzieje z tą liczbą 35. Kiedy ja tutaj mam ustawiony taki skrypt, uwaga, klikam. To spróbuj jeszcze raz. O, widzicie? Nie, tak jakby powiedziała nie, nie, tak, to nie ja, ale jeżeli na przykład nie macie możliwości nagrywania z dziećmi, bo na przykład pracujecie w licznej grupie i ja wiem, że w licznych grupach nagrywanie dźwięku na tablety jest dosyć problematyczne. Ja w klasie mam taką zasadę, że jak robimy projekty i wiemy, że będziemy nagrywać, to robimy coś takiego. Tak jak reżyser mówi, uwaga, nagranie, to my robimy to samo w klasie. Ktoś mówi, podnosi rękę do góry, mówi, uwaga, nagrywam. Dosłownie 2 sekundy czeka, wszyscy się uciszają i wtedy ta osoba nagrywa. Tylko, że wiecie, jeżeli mamy liczną klasę, 20-paroosobową, to będzie na pewno utrudnione. Można oczywiście też zrobić tak, że dzieciaki gdzieś tam w kąciku sobie siedzą i nagrywają, ale jeżeli nie możecie nagrać z dzieciakami tych kawałków, to po prostu wykorzystajcie chmurki i na przykład w tych chmurkach ta liczba może powiedzieć, to nie ja. To nie ja jestem tym wynikiem, prawda? Sprawdźmy, jak to teraz działa. Klikam. To nie ja. OK. Ten sam skrypt będzie miała liczba 25, prawda? Bo 5 razy 6 to też nie jest 25, więc uwaga, znowu jestem sprytna. Pamiętacie przeciąganie? Tak jak można przeciągnąć dłużki do innej planszy,
i je zduplikować, albo przeciągnąć w tej samej planszy i też je zduplikować właśnie na tej planszy. Tak samo można, uwaga, przenieść skrypty z jednego duszka do drugiego. Popatrzcie, złapię teraz ten skrypt i przeniosę go i upuszczę nad 25. Musicie tylko powiedzieć dzieciakom, żeby były ostrożne, bo jeżeli przeciągną skrypt i upuści on im się tutaj nad szufladami, to niestety on wtedy zniknie. Więc dzieciaki muszą po prostu najpierw poćwiczyć to przenoszenie, to kopiowanie skryptu. No dobra, sprawdźmy, czy nasza liczba 25 też ma taki sam skrypt. Jest, świetnie, mamy ten sam skrypt. Sprawdzę teraz, czy liczba 25 też działa. To nie ja. Okej. No to teraz czas na prawidłowy wynik, czyli liczbę 30. No i teraz zaznaczam sobie liczbę 30. I teraz, jeżeli liczba 30 zostanie naciśnięta, to powie albo nagranie: brawo, jesteś mistrzem, albo świetny wynik, tak? Czy coś w tym stylu. Jeżeli nie możemy nagrywać, to oczywiście wykorzystujemy chmurkę. Tak? I piszemy brawo. No i teraz ta liczba, fajnie by było, żeby wykonała jakąś inną animację, aniżeli te dwie pozostałe. One mówiły nie. No to może niech liczba 30 na przykład podskoczy ze szczęścia. Wybieramy w takim razie z bloczków, z szuflady z bloczkami ruchu podskoki i to będą dwa podskoki. Jeden podskok będzie na wysokość na przykład trzech kratek, a druga na wysokość dwóch kratek. Sprawdźmy, jak to działa. Powiększam. 5 razy 6 to 35. To nie ja. 25. To nie ja. A może 30. Brawo. Super. I mamy fajną informację zwrotną. Dobra robota, i teraz czas na kolejną planszę. Więc tak jak się już domyślacie, to co robiliśmy, dodajemy sobie nową planszę i za chwilę do niej wrócimy. Najpierw wróćmy do planszy pierwszej i teraz ustawmy liczbie 30 taką reakcję, że popatrzcie. Dodamy tutaj sobie bloczek z czerwonej szuflady z informacją, że jak już sobie podskoczysz ze szczęścia, to ustaw planszę drugą. Hop, dobra. I teraz oczywiście możemy już robić planszę drugą. Na planszy drugiej pokażę Wam, bo tak, zobaczcie. Znowu możemy zrobić coś takiego, że dzieciaki zrobią cztery działania, swoje działania, a potem się nimi powymieniają. I to będą tylko cztery działania. Jakbyście mieli takich spryciarzy w swojej klasie, którzy mogliby zrobić w jednym projekcie trochę więcej działań do obliczenia, to byłoby w ogóle mega super fajnie. I pokażę Wam teraz, jak można to zrobić. To znaczy, w jednej planszy umieścimy sobie dwa działania, ale uwaga, one nie będą od razu widoczne. Najpierw będzie widoczne jedno działanie, wybierzemy prawidłowy wynik i potem pojawi się drugie działanie. To będzie trochę skomplikowane, ale na pewno dacie radę, ja w Was wierzę. Uwaga, robimy to tak. Wyrzucamy kota i teraz dodajemy sobie najpierw jedną elipsę z działaniem. Pamiętacie? Wykorzystamy tę, którą narysowaliśmy. Nie będziemy rysować nowej, tylko sobie ją po prostu zedytujemy i wywalę sobie szóstkę, wywalę sobie piątkę. Mogę zostawić sobie piękne razy. I teraz napiszę tutaj działanie 3 i niech tu będzie 9. Ok. Jeszcze sobie kolor zmienię tutaj tego tła. Chciałabym niebieskie. Pach.
A ciekawe, czy mogę też obwódkę sobie zmienić? O nie, dobra, nie da rady tego brzegu zmienić, więc niech będzie niebieskie, dobra. Okej. Okay. I teraz patrzcie, tutaj mogę sobie napisać 3 razy 9, przepraszam, 3 razy 9. Okej, okay. Ciach, mam. Idę z tym do góry. I teraz ustawiam jeszcze jedno działanie. Czyli biorę sobie to moje 3 razy 9 i znowu edytuję. Znowu wywalam liczby. Tym razem napiszę sobie 7. No, czemu nie piszesz? A, bo mam niebieski kolor, dobra. 7 razy 4. Ok. Przepraszam za moje pismo. Niezbyt staranne, ale wiecie, na gładziku nie pisze się tak dobrze. Ustawię sobie kolor, na przykład. O, teraz mi się tutaj obwódka. Nie, ja nie. No dobra, ok, niech będzie kolor czerwony. Ach, tu teraz widzicie, mam na czerwono to, co. Znaczy nie na czerwono, tylko na niebiesko to, co przedtem pisałam. Dobra, wywalam to. Ok, 7 razy 4. Ciach. To jest tej samej wielkości, więc może się to przykrywać. I teraz uwaga. Zrobimy tak, że one będą leżały jedno na drugim, te działania, ale kiedy ja kliknę zieloną flagę, to działanie schowa mi się. I ono będzie miało za zadanie pojawić się w odpowiednim momencie. Czyli żeby mi teraz nie przeszkadzało, to ja sobie schowam to działanie. Widzicie? Ono jest, ale ono jest schowane. Dobra. Teraz dodaję trzy linijki. No i mam działanie 3 razy 9, więc moje wyniki muszą teraz brzmieć. 3 razy 9 to 27. Więc piszę sobie szybko 27. Mam nadzieję, że nadążacie i że działacie razem ze mną. Ok, mam 27. Nie będę już zmieniała kolorów, dobra? Będę te same kolory wrzucała, tylko będę zmieniała liczby. Wywalam 27. Piszę sobie teraz 30. Ok. Ciach. I jeszcze jeden wynik sobie dam, czyli jeszcze jednego duszka. Ok. Tym razem dam wynik. A, to już miałam przedtem 30, to niepotrzebnie go. Dobra, zmazałam. To weźmiemy sobie na przykład 32. 32. Ok. No i tak jak poprzednio mieliśmy w tych nieprawidłowych działaniach, będzie tak. Oj, nie zielona flaga, tylko kiedy zostanę kliknięta, czyli liczba 32 mówi. Tak. To nie ja. Mogliśmy być sprytni i mogliśmy te z poprzedniej, prawda? Z tej poprzedniej planszy skopiować te wyniki, bo one miały już skrypty i tylko po prostu pozmieniać liczby na nich. To jeszcze by było sprytniejsze. To nie ja. I może na przykład, o, tu zrobimy coś takiego. Może się powiększyć i potem pomniejszyć ta liczba. To samo będzie z liczbą 30. No, przyciągnij się. To samo będzie z liczbą 30, że ona, kiedy kliknięta zostanie, to będzie, powie, to nie ja. A liczba 27 powie świetnie.
Świetnie. A, nie mam si, dobra. Muszę napisać sy. Świetnie. Świetnie. I ona powiększy się dwukrotnie. Ona się powiększy dwukrotnie. I teraz uwaga, liczba 27 sprawi, że pojawi się następne działanie i następne wyniki, których jeszcze tutaj nie mamy, ale zaraz je oczywiście dodamy. Więc na razie zostawmy sobie te liczby. Dodajmy teraz trzy kolejne wyniki do liczby 7 razy 4, do działania 7 razy 4. Zrobimy je na innym tle, żeby nam było łatwiej je rozpoznać. Dobra, będę sprytna i duplikuję je, patrzcie stąd. Aha. Patrzcie, przenoszę. Raz. Przenoszę dwa. I przenoszę trzy. Idę do drugiego slajdu i teraz popatrzcie. Widzicie, co tu mam? Nie chcę, żebyś tu się. Aż, dobra, niech już tak będzie. I teraz patrzcie. Szukam tych moich liczb tutaj. 35. 35 ma skrypt. To nie ja i się tam, prawda, obracam na boki, bo oczywiście 3 razy 9 to nie jest 35. Liczba 25 ma też taki skrypt. To nie ja, bo oczywiście 3 razy 9 to nie jest 25. Mogę to zostawić, ale mogę tutaj oczywiście to zmienić. Zobaczcie, wybieram sobie pędzel, wybieram nożyczki, ciach, ciach i piszę tutaj na przykład, nie wiem, 26. Tak? I tutaj w tym momencie to jest dowolne, jakie wyniki sobie. To 35 też mogę przecież zmienić. Zobaczcie. 35, wywalam 35. O, i na przykład robię sobie, napiszę sobie tutaj działanie. Tam jest 7 razy 4, to jest 28. To niech będzie coś zbliżone, na przykład 24. Dobra. Uczeń kliknie liczbę 24. Wiadomo, że to nie będzie ten wynik. 26 też nie ten wynik. I liczba 30 tutaj w naszym przypadku ma taki skrypt. Brawo, to ja jestem. Ale tutaj ona ma znowu powrót do pierwszej planszy, więc to sobie na razie wywalimy. Ale tu nam chodzi o to, że to jest ta dobra wiadomość, dobra odpowiedź. Więc ja sobie edytuję, bo oczywiście 3 razy 9 to nie jest 30, tylko 27, prawda? Więc muszę to wywalić. Napisać 27. Hop. Dobra. I mam. Popatrzcie. Mogę oczywiście sobie też pozamieniać miejscami te, żeby nie było, że za każdym razem. I teraz uwaga, pamiętacie? To są wyniki do naszego działania 7 razy 4, więc one w pierwszym momencie, jak się pojawi nasza plansza, to one co muszą? Muszą zniknąć, prawda? No więc każda z tych liczb musi dostać jeszcze taki skrypt, że kiedy kliknięto zieloną flagę, to ty, koleżanko, na razie się schowaj, czyli zniknij. Hop. Okej. I to muszę przeciągnąć. Nad 26 również. I no, przeciągnij się. Nad 27. Sprawdzam, czy moje liczby to mają. Dobrze. I w ogóle sprawdzam, czy to działa. Zielona flaga. OK. Patrzcie. Tamte liczby 7 razy 4 i wyniki do 7 razy 4 zniknęły. One przez chwilę się pojawiły. Zobaczcie tutaj, widzicie? O, ale. Nie ma, dobra. Uczniowie nie są w stanie tego jakby zobaczyć, co tam było i co się pojawiło, co zniknęło. Widzą tylko, że coś się tam zmieniło w naszej planszy. OK. I teraz mają takie działanie. 3 razy 9 i mają trzy wyniki. Jeżeli klikną 32, to dostają informację, to nie ja. 30 to też nie jest dobry wynik. 27 świetnie.
No i nam się tutaj oczywiście to powiększa. W sumie widzicie, ten chyba też ten to działanie. Ono się nam powiększyło, ale ono nam się nie zmniejszy i za każdym razem będzie nam puchło. Więc zróbmy taką samą reakcję. To już jakie reakcje wywołacie w dobrych tych odpowiedziach, to już nie będzie aż tak istotne. Najważniejsze, że będzie ta informacja dobrze, brawo, świetnie. No i teraz pamiętacie, jak ktoś wybierze 27, to co ma się stać? Ma się pojawić to, czyli 7 razy 4, ale uwaga, to wszystko będzie musiało zniknąć. I tutaj jest cała zawiłość. Ci spryciarze wasi programistyczni na pewno to ogarną. Czy można powtórzyć znikanie, bo zawiesił mi się tablet? Okej, dobra, czyli tak. Zobaczcie, to jest nasza plansza druga, i tutaj mamy dwa działania i sześć duszków z odpowiedziami. Pierwsze trzy dotyczą działania 3 razy 9, a trzy kolejne dotyczą działania 7 razy 4. I w momencie, kiedy pojawi nam się plansza, czyli jakby uruchamia się ta plansza, czyli tak naprawdę ta zielona flaga następuje dla tej planszy, to w tym momencie nasze działanie 7 razy 4 musi zniknąć. I te trzy odpowiedzi muszą zniknąć. Musimy po prostu każdemu z tych elementów ustawić taki skrypt. Kiedy zielona flaga zniknie, kiedy zielona flaga zostanie kliknięta, to ty zniknij. To samo musi mieć liczba ta 26 i liczba 24. No i oczywiście działanie 7 razy 4 też musi mieć taki skrypt. I w momencie, kiedy klikam zieloną flagę, jak widzicie, one chwilę wszystkie pokazują i znikają te, które mają zniknąć, i zostają te, które mają zostać. Kiedy kliknę liczbę 27, w momencie, liczba 27 jest zapalnikiem do, uwaga, zniknięcia działania 3 razy 9, do zniknięcia samej siebie, do zniknięcia 30, 32 i do pojawienia się wszystkich pozostałych. Czyli co robi liczba 27? Liczba 27 wysyła wiadomość. Sama znika, ale wysyła wiadomość do każdego tego elementu: zniknij. A do pozostałych wysyła wiadomość: pokaż się. Czyli uwaga, wiem, że to jest trochę zawiłe, ale spokojnie, powolutku. To jest nasz prawidłowy wynik do tego działania. Popatrzcie, kiedy go klikniemy, on mówi świetnie. I teraz on musi wysłać wiadomość, niech zostanie pomarańczowa. Ma wysłać wiadomość do wszystkich tych pozostałych. I teraz sama ta liczba ma zniknąć. Ciach. Liczba, działanie 3 razy 9. Kiedy odbierze wiadomość, ma właśnie zniknąć. Ale w Scratchu jest taka zasada, że jak coś znika, to musi się też pojawić. Więc ta liczba na samym początku, kiedy te miały zniknąć, a ta ma się pojawić. Dobra. Teraz tak. Co robi liczba 30? Oczywiście, kiedy dostanie wiadomość od liczby 27, to też musi zniknąć, ale zasada jest taka, że jak coś znika, to musi się kiedyś pojawić. Więc kiedy zielona flaga, to ona się pojawia, a znika wtedy, kiedy dostanie wiadomość. No i to samo robi liczba 32, czyli znowu mogę być, popatrzcie, sprytna i mogę zrobić tak, że to przeciągnę tu
Mówisz, że się przyciągnij. No, znowu mi się coś zawiesza. No dobra, nie będę się spierać, tylko po prostu powyciągam sobie te bloczki, które potrzebuję, czyli flaga i wiadomość. Kiedy flaga ma się pokazać? Kiedy wiadomość mam zniknąć? Widzicie? A teraz u kolejnych tych liczb i działania, baga, kiedy flaga miałam zniknąć, ale kiedy dostanę wiadomość, to mam się pojawić. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w mikrofonie, w waszych słuchawkach, to muszę wam powiedzieć, że u sąsiadów moich trwa remont, więc jest to odgłos wiertarki. Ale mam nadzieję, że nie słyszycie tego zbytnio mocno. Dobra. Liczba 24. Co ma zrobić? Liczba 24, kiedy dostała zieloną flagę, to miała zniknąć, ale oczywiście, kiedy otrzyma wiadomość od liczby 27, to ma się pojawić. I to samo ma zrobić liczba 26. Znowu, kiedy dostanę wiadomość, to się pojawiam, bo przy zielonej fladze byłam zniknięta. No, łącz się. Ciach. I to, słuchajcie, jak wasi uczniowie zrobią ten projekt, to będą mistrzami świata, naprawdę. I liczba 27, która tutaj jest prawidłowym wynikiem. Ona oczywiście, kiedy otrzyma wiadomość, to musi się pojawić. I teraz zatrzymamy się jeszcze chwilę przy tej liczbie, bo to już jest jakby ostatnia też liczba, która zostanie kliknięta, ostatni wynik, który zostanie kliknięty na tej planszy. I potem powinniśmy przejść do następnej. Więc żeby móc tu ustawić ten bloczek przechodzenia do planszy trzeciej, to oczywiście musimy tę planszę trzecią dodać, prawda? Wracamy do drugiej. Pojawił nam się klocek i przy liczbie 27, widzicie, mam zaznaczoną liczbę 27. OK, przeciągam trójeczkę. Jeszcze tylko sobie dodam tutaj jakieś tło, żeby było ładne. Niech nadal będzie kosmos. OK, ciach. I teraz, uwaga, sprawdzamy nasz program. Mówiłam, że jeszcze można dodać tutaj na przykład jakąś planetę, prawda, która będzie, albo jakiś element, który będzie nam upiększał tę naszą grę, będzie się poruszał, no to wiadomo, że musimy po prostu dodać to jako nowego duszka. Jestem w pierwszej planszy, dodaję sobie duszka, teraz na przykład dodam sobie, poczekajcie, co tutaj, o, mam na przykład Ziemię, super. No, niech to ci się. I ta ziemia będzie tutaj gdzieś w oddali. Mogę ją sobie trochę pomniejszyć, bo jest trochę za duża. Wyciągam klocek pomniejszenia. Dobra. Wyrzucam ten klocek, bo on mi jest niepotrzebny. A, czyli nie chcę się przenieść. O, teraz mi się tak pomniejszyło już. Ale nie chcą mi się wywalić te klocki. No dobra, ja je zostawię, nie będę z nimi walczyć. One jak nie są do niczego przyłączone, to niczego nie robią. Natomiast kiedy zieloną flagę naciśniemy, kiedy uruchomimy nasz program, to moja ziemia będzie się obracała. I teraz uwaga, mamy w szufladzie niebieskiej bloczki ruchu. I tutaj też jest obrót w prawo albo obrót w lewo. Wybierzmy sobie obrót w prawo. I teraz powiem Wam tyle, że ta jednostka 1 to jest tak jak jakby to powiedzieć, jak liczby na zegarze. Liczb na zegarze jest 12. Żeby na tarczy można było wykonać obrót dookoła, żeby wskazówka wykonała obrót dookoła tarczy, to musi wykonać 12 takich kroków, prawda? No to w tym momencie tutaj to też tak jest, że to jest obrót o 15 stopni, więc żeby był obrót o 360, to musi to wykonać 12 razy. Tak więc 12 razy dobrze mówię? Nie, źle mówię. W
każdym razie, żeby wykonać obrót dookoła własnej osi, musi być ten obrót jakby wykonany 12 razy. Zobaczcie. O, widzicie? Jeszcze raz. Hop, 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 hop. Tak? I teraz my tutaj możemy to zrobić tak, że możemy to zapętlić, że to się będzie cały czas obracało. Widzicie? W czerwonej szufladzie. Hop, hop. O, i to się będzie obracało cały czas, tak? Czyli ta nasza ziemia będzie się tam po prostu w tle cały czas obracała. I to takie upiększacze możecie zrobić, tu na przykład może lecieć rakieta, tak? Albo tu można tę rakietę na przykład wstawić i ona sobie będzie leciała z góry na dół, to znaczy z góry na dół, nie z góry na dół, tylko po prostu poleci do góry, zniknie i wróci od dołu i tak dalej, więc można tu sobie jeszcze oczywiście jakąś taką rakietę dodać. Więc to będzie upiększało naszą grę i będzie naprawdę wyglądało jak prawdziwa gra. Super, szybko dodam tę rakietę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Biorę rakietę, klikam ptaszka. Muszę oczywiście ją pomniejszyć, bo widzicie, że jest za wielka. Wyciągam. A, co ja zrobiłam? Powiększyłam. Nie ten klocek. Pomniejszy. Ale sobie teraz ją zmienię. Może zrobimy tak. No dobra, niech będzie taka rakietka. I teraz patrzcie, ona będzie sobie tutaj fruwała, czy latała, czy co ona tam będzie robiła. Kiedy kliknę zieloną flagę, to ty sobie leć rakietą do góry. O, no, przyczep się klocku, dobra. I uwaga, zapętlamy to. Tak? Zobaczcie. Widzicie? Ona sobie tu leci cały czas. I tu jest piękna nasza gra, tak? No dobra. Klikam stop, idę do pierwszej planszy, powiększam sobie całość i sprawdzam, co mi tu wyszło. Okej. Okay. Mamy tak. Pierwsze działanie. 5 razy 6 to 25? To nie ja. Okej, okay. Może 30. Brawo, to jest 30. Patrzcie. Pojawia się nasza nowa plansza. Widzieliście przez chwilę, że pojawiły się wszystkie działania, ale te, które miały zniknąć, zniknęły. Nasza rakieta tutaj sobie lata i niech ona sobie lata, a my mamy tu działanie do wykonania, do obliczenia. 3 razy 9 to 20, sprawdźcie, może 30. Nie, to nie ja, a może 27. Świetnie, to jest 27. I patrzcie, pozostałe działania zniknęły, a pojawiły się te nowe. Więc 7 razy 4 obliczam teraz, niech będzie... O kurczę, ja się tu pomyliłam, patrzcie. Czemu mi nie piszecie, że 7 razy 4 to nie jest ani 26, ani 24, ani 27. Pewnie jesteście zajęci tak tworzeniem swojej gry. Oczywiście tu jest błąd, bo 7 razy 4 to przecież będzie 28, prawda? Więc tak, 26 to nie będzie, załóżmy, że tu jest 28, zaraz to zmienimy, świetnie, no i mamy ostatnią planszę, na której będą kolejne działania i potem znowu przejdziemy do kolejnej planszy i teraz popatrzcie, jeżeli na każdej planszy umieścilibyśmy po dwa działania, 4 razy 2 to mamy 8 działań. Więc, uwaga, to jest też pomysł na to, żeby zrobić działania w obrębie jednej liczby, przez którą mnożymy. Czyli jedni robią razy 2, drudzy robią razy 3, inni robią razy 4, razy 5, razy 6 i tak dalej. I mamy całą tabliczkę mnożenia. Bardzo fajny sposób. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przyda. Oczywiście ja szybciutko zmieniam ten błąd. 7 razy 4 to nie jest 27, tylko 28. Cia. Okej. Okay. Tak? Dobra. I już mamy pięknie, pięknie tutaj wykonane działania. Oczywiście, możemy znowu być sprytni. I przecież, popatrzcie, te wszystkie duszki, one mają gotowe skrypty. Po co mamy znowu rysować, może tak, po co mamy
wykonywać takie działania jak narysuj duszka, ułóż mu skrypt. Jak możemy zrobić tak, przeciągnij duszka i tylko zmień liczby. I jak przeciągniemy teraz, patrzcie, tego duszka do trzeciej planszy, o, tego, o, nie przeciągnął się, chyba się nie przeciągnął, bo go tutaj nie widać, nie, nie widać go, więc przeciągnę go jeszcze raz, poczekajcie, dobra, o, ale się nie pojawił. A nie, pojawił się. A, dobra, wiem, bo on jest teraz przecież zniknięty, prawda? No właśnie, pojawił się. Dobra, to tego usunę, bo nie potrzebuję dwóch takich samych. Kota oczywiście też usunę. Nie edytuję, tylko usunę. O, dobra. Wracam tutaj. I co robię? I przenoszę każdy kolejny element, tak? I tylko potem po prostu to już mam. On jest zniknięty, pamiętajcie. On jest, ale jest po prostu zniknięty. Siach, to jest ten i 32. Hop, przenoszę. Dobra. Tu kliknę zieloną flagę i one się wszystkie pojawią. Okej, okay, no i teraz co robię? Po prostu tylko szybko edytuję. Ciach, ciach, ciach i ciach. Zmieniam kolor wypełnienia na zielony. Czarnym piszę 6 razy. Razy. A, to już wiem, jak zmienić obwódkę. Trzeba po prostu wybrać linię i wtedy ją zmienić. Dobra, 6 razy 6. I teraz tylko muszę pozmieniać. Patrzcie. Sprawdzam, który miał dobrą odpowiedź. Który miał dobrą odpowiedź? Ten miał dobrą odpowiedź. Czyli liczba 27 w moim przypadku muszę zamienić na liczbę 36. Dobra, wybieram sobie kolor i piszę 36. Ciach. Dobra. I teraz wiecie, co zrobię? No po prostu zmienię tylko miejsce, tak? Żeby zawsze te wyniki prawidłowe nie były w jednym miejscu. O, ciach. Tak? Tutaj zmienię liczbę 30 na 35. Hop. Dobra. I liczbę 32 zmienię na 32 zmienię na przykład nie wiem, 28. No to już wymyślam, tak? Dzieciaki. Trzeba tylko dzieciakom powiedzieć, żeby te wyniki, które one będą tu wpisywały, były takie trochę, wiecie, podchwytliwe, żeby to nie było, że na przykład tak, 6 razy 6 to i dajemy odpowiedź 36, a dwie pozostałe to będą na przykład 10 i 2, tak? No wiadomo, że ci, którzy się uczą tabliczki mnożenia, to będą raczej tak wiedzieli, że 6 razy 6 to na pewno nie jest 2 ani 10, ale niech to będzie takie podchwytliwe, że właśnie 6 razy 6 to 36, a może 30, a może, rozumiecie, żeby to tak trochę jednak dało do myślenia dzieciakom. No i teraz ustawiam sobie znowu tło, niech już będzie kosmiczne, tak jak mamy, prawda? Pociągniemy temat. Teraz ta rakieta może mogłaby tutaj tak latać w tą stronę, więc nie ma problemu najmniejszego. Możemy ją sobie przecież też obrócić, prawda? I ona będzie wtedy latała poziomo. Chcecie zobaczyć, jak to zrobić? Już daję tę rakietę. Patrzcie. Hop. Wyciągam sobie rakietę. Dobra, ona jest za duża, więc ja sobie ją zmniejszam. Dobra, teraz ją obrócę. Patrzcie, obróciłam ją sobie.
Dobra, już to zostawiam. No i teraz znowu, kiedy zieloną flagę kliknę, moja rakieta ma sobie tutaj latać. I to zapętlam, czyli ona będzie latała w nieskończoność. Ach, dobra, okej. Okay. Ona się obróciła. Dobra, to teraz musiałabym pomyśleć, jak to zrobić, żeby ona tak została. A, wiem, jak to zrobić. Okej, okay. Już wiem, jak to zrobić, kochani. Edytujemy rakietę. Popatrzcie, ciach. I tutaj mamy przecież coś takiego jak obrót. No, obracaj się, rakieto. No, łapiemy. Za dużo, za dużo, za dużo. O, tylko ona nam teraz się tutaj nie zmieści, kurczę. I będzie ucięta, zobaczcie. Widzicie? Będzie miała ucięty nos. Dobra, o, widzicie? No ale dobra. W każdym razie trochę jest, tak? leci. Ma trochę ucięty nos, ale to nic. Dobra. No i tak jak było przedtem, 6 razy 6, wybieramy 36, jest świetnie. Hop. I teraz wszystko znika na przykład, bo oczywiście pamiętacie, tam była wysłana wiadomość, teraz musiałyby się pojawić następne działania, ale w ten sposób też można na przykład zakończyć całą zabawę. Więc no myślę, że to nie jest trudne na początku. Jakby pierwsze działania z tym, wiecie, znikaniem, pojawianiem były trochę trudne, ale trzeba po prostu tylko zapamiętać, że coś jedno wysyła wiadomość, jedne elementy znikają, drugie się pojawiają i możemy w ten sposób dużo tutaj działań umieścić w jednej grze. Popatrzcie, mamy trzy plansze, cztery działania, można by było dołożyć więcej. Na pewno będziecie mieli takiego bystrzachę programistę, który z wami może to zrobić na przykład na jakichś dodatkowych zajęciach, a z grupą taką, no, z którą pracujecie na co dzień, możecie zrobić po prostu tylko cztery plansze i po jednym działaniu to też wystarczy, bo w momencie, kiedy się. Poczekajcie, napiszę mnożenie w kosmosie. Mnożenie w kosmosie. Bo w momencie, kiedy oni się po prostu powymieniają tymi tabletami, to jak każdy macie na przykład, nie wiem, z 5 tabletów, to 5 razy 4 działania, to macie 20 działań. Każdy jak wykona 20 działań, to jest super. A przynajmniej, to znaczy przede wszystkim chodzi o to, że oni mają takie przeświadczenie, że oni robią swoje własne gry, tak? Tak więc to jest naprawdę bardzo fajne. No dobra. To mamy kolejny projekt. Patrzcie, już mamy całą masę fajnych projektów i bardzo ładnie one nam się tutaj układają. Ja Wam pokażę teraz jeszcze jeden projekt. Nie będziemy go robić, tylko ja Wam pokażę, bo chciałabym zrobić jeszcze trochę inny projekt z Wami. Mamy jeszcze trochę czasu, jak macie jeszcze oczywiście siłę. Pokażę Wam projekt podobny do tego z tymi zbiorami. I podobny do tego z tym wysyłaniem wiadomości przez wybranie prawidłowej odpowiedzi. Popatrzcie, możemy zrobić z dzieciakami taki projekt, gdzie mamy zbiór jakichś elementów i to jest jeden duszek. Oczywiście może to być kilka duszków, ale my możemy zrobić takiego jednego zbiorowego duszka. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak się to robi. I uwaga, dajemy trzy możliwe odpowiedzi. I pytanie, ile tu kotów? Tu nie ma oczywiście uzamkniętego, bo nie mam polskich znaków w tym emulatorze, ale w tablecie oczywiście jak najbardziej one są. I teraz popatrzcie. Mamy koty, dziecko widzi pytanie, ile tu kotów i ma trzy możliwe odpowiedzi. Musi po prostu je przeliczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdyby się pomylił, to dostaje informację, spróbuj jeszcze raz. Ale jeżeli wybierze prawie i o, widzicie, i ona się tutaj przekręca, ta chmurka, ale gdyby wybrał liczbę 6, tam była nagrana informacja 6, dostał jeszcze brawo i uwaga, pojawia się następna plansza. I znowu jest pytanie, ile tu kur?
Więc muszą policzyć. 1, 2, 3, 4, 5. Wybiera. Brawo. Op. Widzicie, jabłuszko podskoczyło. O, i pojawiają się teraz kraby. I teraz popatrzcie, te kraby są w dwóch zbiorach, więc możemy jeszcze sobie na przykład dodatkowo na tablicy czy na zeszycie napisać działanie do tego. Tu mamy trzy kraby, a tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5. 3 dodać 5, to będzie 8. I znowu widzę, że nie ma prawidłowej odpowiedzi. Okej. Ale to tak jest, jak się robi czasem coś na szybkiego. Okej, muszę tutaj tą dziewiątkę zmazać i napisać ósemkę. Mam nadzieję, że wy wybaczycie mi te małe moje pomyłki. Okej, to jest 8. Trochę to mało widoczne, ale okej, dobra, niech będzie. W każdym razie, widzicie, mamy 3 kraby i 5. Krabów to razem 8, więc wybieramy prawidłową odpowiedź. Jupi! Rybka się cieszy i wypływa. I teraz kolejna plansza się pojawia. I tym razem tutaj w zamiarze miałam zadanie pytania. Uwaga! I teraz właśnie jak dodać to pytanie? Ile tu nóg? Aha, dobra, nie mam u zamkniętego. Ile tu nóg? Hop. No i teraz dzieciaki muszą policzyć nogi tych zwierząt. I teraz, podobnie jak w poprzednich planszach, wystarczyłoby tylko dać jakieś chmurki, kółeczka, jabłuszka, cokolwiek, po prostu z odpowiedziami, tak? I w momencie, kiedy uczeń klika prawidłową odpowiedź, to dostaje informację zwrotną: tak, brawo, świetnie, bardzo dobrze liczysz, i tak dalej, i tak dalej. Ja wrócę do poprzednich plansz i pokażę Wam, jakie skrypty są w tych planszach. Możecie sobie na przykład zrobić też zrzut ekranu, albo zdjęcie możecie sobie zrobić tabletem tego projektu. Popatrzcie, koty nie mają żadnego skryptu, one po prostu się pojawiają. Chmurka numer 7, to znaczy chmurka z odpowiedzią 7, ma tak, że jeżeli zostanie naciśnięta, to ma zostać zagrany dźwięk, taki pop, to nie ja, i ma być napis, pojawić się napis spróbuj jeszcze raz, i w tempie szybkim takim ma się przekręcić w jedną i w drugą stronę. Tak? To samo ma do wykonania chmurka z napisem numer 8, bo przecież tych kotów nie jest ani 7, ani 8. Natomiast chmurka z numerem 6 ma taki skrypt. Kiedy zostanie naciśnięta, tutaj ma być nagranie z liczb, albo na przykład z liczbą 6, albo na przykład świetnie, brawo, jesteś mistrzem. Dodatkowo może się pojawić jeszcze napis, brawo i informacja, że ma przenieść nas do drugiej planszy, tak? W drugiej planszy tak samo. Kury nie mają żadnego skryptu. Liczba 5 ma skrypt z prawidłową odpowiedzią, czyli brawo, podskakuje jabłuszko i przenosi nas do trzeciej planszy. Natomiast czwórka i pozostałe liczby 6 i 7 mają skrypt taki, to nie ja, zobaczcie, to nie ja. To nie ja, albo tu siódemka, to nie ja jestem tą liczbą, a piątka, brawo, podskakuje jabłuszko i przenosimy się do krabów. I teraz kraby, popatrzcie, kraby mają tak, że też znowu nie mają żadnego skryptu, natomiast ryby mają skrypt taki, że mają się poruszać, jakby, wiecie, pływały w morzu, więc to jest jakiś tam skrypcik taki właśnie, który pokazuje, że one mają się ruszać. Kiedy zielona flaga zostanie naciśnięta, to one mają się pojawić, bo uwaga, jeżeli naciśniemy nieprawidłową rybę, to ona ma zniknąć. Ona ma powiedzieć: oj nie, i ma zniknąć. Zobaczcie, jak to wygląda, pokażę Wam. Ile tu krabów? I gdyby na przykład dziecko policzyło, że 3. Oj nie, i znika. A może 5? Oj nie, no też znika. A, no bo przecież 3 i 5 to razem 8. Tak więc, jupi, dobrze. I ona sobie płynie i znowu przechodzimy do następnej planszy. Tak? To samo można by było zrobić tutaj, że na przykład, uwaga, byłyby trzy możliwe odpowiedzi.
Ile tu nóg? 2, 4, 6, 8, 10. I gdyby dziecko nacisnęło na liczbę 10, to te zwierzaczki by po prostu, wiecie, wykicały, wybiegły z tej sceny i zniknęły gdzieś tam, tak? Tak więc, Jezu, możliwości jest naprawdę dużo i każda wasza gra może wyglądać naprawdę bardzo realistycznie, zbliżenie do tych gier, które czasem spotykacie gdzieś w internecie i na tablicach interaktywnych sobie robicie z dzieciakami. No dobra, to teraz uwaga, mam jeszcze jeden projekt, który możemy sobie zrobić i to już będzie ostatni projekt. On będzie trochę, chyba będzie najtrudniejszy z nich wszystkich, ale będzie mega fajny. Zrobimy go sobie trochę w uproszczonej formie, ale pokażę Wam, jak można sterować duszkiem przy pomocy strzałek, tak jak robimy to na tak jak robimy to na czym? Na przykład w grach komputerowych. Dodajcie sobie nowy projekt. Okay. I uwaga, nasz kot będzie się poruszał po planszy. Niech to będzie na przykład podwodny świat. Tak. I ten kot będzie miał za zadanie zbierać liczby parzyste. Czyli muszę dodać sobie duszki w kółeczkach, niech one będą. Wypełniam szybko kolorem, poczekajcie, o, ciach, dobra. I zapisuję tu liczby parzyste. Na przykład tu będzie liczba 2. OK. Jeszcze jednego duszka dodam i wiadomo, że będę sprytna i dwójeczkę sobie zedytuję i tu napiszę liczbę 3, dobra? Ciach, tu napiszę liczbę 3. Jeszcze jedną liczbę sobie dodam i niech to będzie tym razem 4. OK. Dobra. I teraz patrzcie. Umieszczam sobie te liczby w jakimś tam, w jakichś różnych miejscach. Trochę je mogę pomniejszyć, bo one trochę duże są. Zmniejszę je o jeden. Może jeszcze nawet bardziej. Każdą liczbę sobie pomniejszę. W sumie o dwa. Nie powiększę. Co ja robię? Dobra. I liczbę 4. Liczbę 4 już mam pomniejszoną. Liczbę 2. Pomniejszą. Dobra. Ok, one już są małe i są w różnych miejscach. I teraz uwaga. Tutaj umieścimy sobie strzałki, którymi będziemy sterować kotem. Więc co musimy zrobić? Oczywiście musimy narysować sobie szybciutko cztery strzałki. No i teraz jedna strzałka. Tam było tło takie niebieskie, to może niech będą białe. Dobra. Zrobimy białe strzałki. No dobra, niech będą białe strzałki. Hop, wypełnimy je kolorem. Teraz trójkąt. Oj, dobra, zaraz go odwrócę. Dobra. Jest jedna strzałka. Widzicie, trochę ją pomniejszę szybko. Okay. Teraz szybko zduplikuję moją strzałkę, czyli przeciągnę ją tutaj i mam już dwie strzałki do góry. Więc teraz szybko tą drugą strzałkę przekręcam na bok. Teraz to przekręcam na bok. Widzicie?
Bardzo dużo możliwości edycji w ogóle tych elementów tutaj. Jest, dobra, mam strzałkę w prawo. To samo muszę zrobić ze strzałką lewo. One już są tu niewidoczne, bo one są białe, dlatego tutaj wystarczy, że przekręcę tylko trójkąt i przeniosę go na drugą stronę. Widzicie? Nie muszę tego rysować za każdym razem. Po prostu wystarczy, że edytuję to. Okej, okay, mam następną strzałkę, trochę muszę ją zmniejszyć. Dobra. Okay. I jeszcze jedną strzałkę w dół. Okay. A, dobra, źle. Muszę ją przecież o, edytować, muszę zmienić. Ciach. Oj, nie, już się nie obracaj, tylko się przenieś. O, tak. Dobra. Mamy. Znowu muszę to zmniejszyć, bo za duża. Ok. I teraz patrzcie. Mam cztery strzałki, jak w grze. Teraz będę sterowała kotem przy pomocy tych strzałek. Zmniejszę sobie jeszcze tę strzałkę o jeden. O, dobra, jest teraz piękna. Popatrzcie, na jakiej zasadzie to działa? Kiedy kliknę tę strzałkę, to mój kot musi iść do góry. Zgadza się? Więc uwaga, jak to działa? To działa tak, że kiedy kliknę, muszę najpierw wybrać sobie strzałkę w górę. O, jestem tu, strzałka w górę. Kiedy kliknę strzałkę w górę, to nie mogę tutaj ustawić, że kot pójdzie do góry, ale mogę dać sygnał kotu: hej, stary, idź do góry, czyli wyślę mu wiadomość. Wyślę mu najpierw wiadomość pomarańczową. Czyli strzałka w górę, wiadomość pomarańczowa, kot dostaje pomarańczową wiadomość, czyli idę do kota, kot dostaje pomarańczową wiadomość. Dobra, już czytam, bo tu widzę wiadomość. Niestety nie widzę, co robicie. A proszę mi dać informację, czy inni, czy pozostali widzą, ponieważ. Czy widać to, co robimy? Powiedzcie. Tak, dobra, okej. Okay. W takim razie, Anno, Taraban, być może coś u ciebie jest nie tak. Bardzo mi przykro, ale. Skoro inni widzą to, że jest coś po prostu na łączach, może słaby internet. Dobra, to teraz uwaga, uwaga, uwaga. Wracamy do naszego projektu szybko. Było tak. Poczekajcie. U mnie też już się coś zawiesza, wiecie co? No, chodź tu, chodź tu. Dobra, jeszcze raz. Kiedy naciskam strzałkę w górę, czyli kiedy na tablecie będę przyciskała strzałkę w górę, to ta strzałka wysyła sygnał do kota. Hej, kocie, wysyłam ci pomarańczową wiadomość. Idź do góry. Więc co teraz muszę zrobić? Muszę po prostu. Czekajcie. Ach, nie, zawiesza mi się, nie, proszę. Gdzie jest mój kot? Gdzie jest mój kot? Wiecie co, nie widzę teraz mojego kota. Kurczę, muszę wyjść z tego. Dobra. Spróbuję wejść jeszcze raz do projektu, bo być może mi się tu. Anno, bardzo mi przykro. No szkoda, że nie widzisz, naprawdę, ale mam nadzieję, że jakoś chociaż albo za chwilę ci wróci wszystko. Może wiesz co, czasem sposobem jest to, żeby na przykład wyjść z pokoju i wejść ponownie z tego linku, który dostałaś. To czasem pomaga. Dobra, kot dostaje pomarańczową wiadomość. Jak kot dostanie pomarańczową wiadomość, strzałka do góry sugeruje, żeby szedł do góry, prawda? No więc bierzemy ciach, strzałkę do góry. I teraz popatrzcie, powinno już działać. Uwaga, jak ja nacisnę
Jest! Idzie do góry, widzicie? Czy u was też kot idzie do góry? Bo u mnie idzie jak najbardziej. I to samo musimy zrobić z pozostałymi strzałkami, ale uwaga! Pozostałe strzałki nie mogą wysyłać wiadomości w tym samym kolorze. Bo gdyby strzałka w prawo wysłała też pomarańczową wiadomość, to gdzie by kot poszedł? No poszedłby do góry, prawda? Więc strzałka pomarańczowa, kiedy przepraszam, strzałka w prawo, kiedy zostanie naciśnięta, to ona wysyła wiadomość w kolorze czerwonym i powie kotu: hej stary, idź w prawo. No więc idziemy do kota. I kiedy kot dostanie wiadomość, wyciągamy sobie kopertę pomarańczową, ale zamieniamy na kolor czerwony. Kiedy kot dostanie czerwoną wiadomość, to on będzie wiedział, że ma iść w prawo. Sprawdźcie, czy wasz kot idzie w prawo. A, mój idzie. Bosko. No to teraz idziemy do strzałki w dół, czyli. Nie, tu jest w prawo. Ok, w lewo, przepraszam, w lewo. Ok, kiedy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, do kota wyślę wiadomość w kolorze żółtym i powie: hej, stary, idź w lewo. No więc jak kot dostanie tę żółtą wiadomość, patrzcie, to pewnie, że pójdzie w lewo, no bo co ma robić? Ok, tak? Idzie w lewo o jeden oczywiście. Sprawdźcie, czy idzie w lewo. Jest! Idzie w lewo, idzie w prawo, idzie też do góry. A jak? No i oczywiście ostatnia strzałka, czyli strzałka w dół. Ta strzałka, kiedy zostanie naciśnięta, wysyła wiadomość do kota w kolorze tym razem zielonym. I ona mówi: hej, stary, jak dostaniesz zieloną wiadomość, to idź w dół. No więc kot nie ma wyboru i jak dostanie tę zieloną wiadomość, to idzie w dół. Ciach. No i teraz powinno to już działać. Zobaczcie. Jestem w stanie sterować moim kotem. O, usunęłam sobie, ale numer. Usunęłam sobie strzałkę. Więc po prostu muszę sobie ją zrobić jeszcze raz. Dobra, szybko. Aha, ja ją mam. Ja ją mam. Tylko ona po pierwsze jest za duża. Więc muszę ją pomniejszyć. Dobra. I muszę. Muszę co? Muszę ją tu przestawić sobie. Hop. I teraz ta strzałka, pamiętacie? Ta strzałka, kiedy została dotknięta, to miała wysłać, ojojoj, miała wysłać wiadomość zieloną, prawda? O właśnie, dobra. No i teraz sprawdzamy, czy nasz kot idzie do góry. Hop. 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 Nie wiem, dlaczego się rusza moja strzałka w ogóle. No dobra, w każdym razie kot idzie. I teraz uwaga, kota daję tu z powrotem. Kota w zasadzie też mogę trochę pomniejszyć, bo on jest trochę za duży, tylko muszę go najpierw tu zaznaczyć. Pomniejszę sobie trochę kota, niech on będzie mały. Bo jak powiększę planszę, to i tak on będzie w miarę duży na tej planszy. I teraz uwaga, kot musi znaleźć wszystkie liczby parzyste. I w momencie, kiedy je dotknie, to te liczby mają zniknąć. No więc co? Kot musi dojść do liczby 4. I liczba 4, jeżeli zostanie dotknięta
przez innego duszka, czyli przez kota, i temu służy ten właśnie bloczek, tak? To jest, widzicie, interakcja między duszkami. Jeżeli liczba 4 zostanie dotknięta przez kota, to musi zniknąć. Ale uwaga, pamiętacie zasadę? Jeżeli coś znika, to zawsze musi się też pojawić. I to róbcie tutaj zawsze z dzieciakami, bo to też jest mega istotna rzecz, która pojawia się w dużym skreczu. Tam jest tak, tam jest naprawdę szczególnie to ważne, że jak coś znikniemy, jak to mówią dzieciaki, to musimy to pojawić, tak? Więc w momencie, kiedy zieloną flagę dostanie ta liczba, to ona się musi pojawić, ok? No i oczywiście to samo będzie miała liczba 2, czyli mogę przeciągnąć, tylko mi się oczywiście nie chce teraz już przeciągać, złośliwe, więc szybko sobie zrobię. Jeszcze raz, kiedy kot mnie dotknie, czyli kiedy zostanę dotknięta przez innego duszka, to wtedy zniknę. Ale jak ktoś kliknie zieloną flagę, to ja się oczywiście pojawię, bo będzie gra na nowo, prawda? Dobra. I teraz to jeszcze, a co z liczbą 3? Liczba 3 wywoła reakcję, oj nie, spróbuj jeszcze raz, albo coś takie, albo nie wiem, może na przykład, o wiem, może na przykład wywołać drugą planszę, na której będzie kot, który powie, pomyśl, aha, nie mam si, pomyśl, patrzcie, ciach, okej, pomyśl albo spróbuj jeszcze raz, czekajcie, damy tutaj mu jakąś, o, zmrożoną arktykę. I teraz patrzcie, jak liczba 3 napotka innego ducha, czyli go kot niestety jakoś niechcący dotknie, to ma się pojawić oto, oto, oto. Ciach. Ale teraz musimy zrobić coś takiego, żeby to wróciło z powrotem, prawda? Czyli zobaczymy, czy to zadziała z flagą. Nie próbowałam w sumie. Kiedy kliknięto zieloną flagę, to poczekaj 2 sekundy, czyli liczba 20 i wróć do ekranu pierwszego. Zaraz sprawdzimy sobie, czy to działa. Ciach. Dobra, idziemy na pierwszą planszę. Wybieram duży ekran. Dobra. No i kot. Traci liczbę 4. Ok. Jest, liczba 4 zniknęła, a teraz uwaga, jak będzie z trójką. Pomyśl. Jest, wróciło. I patrzcie, wraca do tego pierwszego jakby momentu, tak, że znowu kot na nowo musi zbierać te liczby. I teraz będzie musiał uważać, żeby tej trójki już nie zebrać i będzie pamiętał, że trójka przecież nie jest parzysta, więc kocie, do trójki nie idź. Hop, jest, wszystkie zebrał. Tu nie mamy niestety takiej opcji, że na przykład jeżeli zbierze wszystkie elementy i wszystkie znikną, to na przykład coś tam się stanie, mógłby na końcu iść do jakiegoś, do nie wiem, do mety albo do jakiegoś miejsca, które będzie kończyło jego wędrówkę. Popatrzcie, to miejsce może być na przykład może być, kurczę, jakiś skarb, prawda? Co tu mogłoby być tym skarbem? Poczekajcie, czy my tu mamy jakiś skarb? O, może tort? A nie, pod wodą to byłoby głupio. Co by to pod wodą można było umieścić, co by tego kota jakoś... No dobra, no wiecie, no można narysować jakąś skrzynię ze skarbami, prawda, czy coś takiego. My weźmiemy sobie tornado, ja to szybko pomniejszę.
teraz można zrobić tak, że jak kot zbierze wszystkie te liczby, to tutaj na dole będzie właśnie to miejsce. Wiecie, często jest tak, że jak jest coś, co tam na przykład, o, można by było na przykład zrobić, że to będzie migało, tak? Albo że to będzie tam jakoś, nie wiem, obracało się, albo po prostu będzie. Dzieciaki, jak już zbiorą wszystko, już będą wiedziały, że nic więcej nie mają zbierać, ale jest tu jeszcze to tornado, to pójdą z ciekawości do tego tornada. I teraz tu można zrobić coś takiego, że kiedy to tornado zostanie dotknięte przez innego kota, to przejdziemy do tej planszy, a na tej planszy kot nam powie: jesteś mistrzem. Jesteś mistrzem. O, ciekawe, czy nie możemy tego powiększyć bardziej. O, jest tak, można. Dobra. Jesteś mistrzem. O, i tu wiem, co zrobimy. Tutaj damy jakąś planszę, na przykład taką. Na przykład. No, niech będzie w klasie. Okay. Jesteś mistrzem. Kota można powiększyć. Patrzcie. Niech on będzie duży. Okej. Okay. Tak. Kot mówi: jesteś mistrzem. I co nam da w prezencie? I w prezencie nam da tort. Tu gdzieś widziałam. Ciach. I w prezencie nam da tort. Jesteś mistrzem. Tak? Mamy taką planszę podsumowującą. Wracamy do pierwszej. Czyli jest tak, że jak, o, tornado zetknie się z kotem, to idziemy do planszy trzeciej. I tam skończy się nasza gra. No to sprawdzamy, czy wszystko nam działa. Ciach. Zielona flaga. Ok, idziemy. Idziemy. Sterujemy go tu strzałeczkami. O, za daleko poszedł. Dobra, to się zmniejszy. Zniknęło. O, pomyśl. Dobra, ok. Trójka nie jest parzysta. A, tu jeszcze trzeba by było dać instrukcję dla ucznia, tak? Co ma zrobić? Zbierz wszystkie liczby parzyste. Zaraz to zrobimy. Hop. Ok, no i teraz uwaga, tornado. Jesteś mistrzem. Woohoo! Dobra, super, działa. To teraz jeszcze wiecie co? Tylko w tej pierwszej planszy zrobimy tak, że kot na samym początku, kiedy klikniemy zieloną flagę, to on da nam instrukcję. I oczywiście te instrukcje możemy nagrać, ale ja wam tutaj nie nagram tego, bo nie będziecie tego mogli odsłuchać. O, tylko tu napiszemy: zbierz wszystkie liczby parzyste. Ok, sprawdźmy, czy to działa. Zielona flaga. Zbierz wszystkie liczby parzyste. Brawo. No i teraz naszym zadaniem jest sterować kotem, a co się dzieje dalej, to już wiecie. I teraz co tu może być? Oczywiście to mogą być liczby parzyste. Tu mogą być na przykład: zbierz liczby większe od 10, mniejsze od 20. Zbierz liczby, które są wynikami mnożenia przez 5. Zbierz liczby, które coś tam, nie wiem, po prostu, albo może na przykład będą różne liczby i zbierz liczby rzymskie, prawda? Więc tutaj naprawdę to, co umieścicie na tych kółeczkach, to już tak naprawdę od Was zależy. Więc myślę, że ogranicza nas tylko po prostu nasza wyobraźnia. Wasza kreatywność na pewno przejdzie najśmielsze Wasze oczekiwania i oczywiście oczekiwania Waszych uczniów, bo zobaczcie, jak zaczniecie tworzyć tego typu gry matematyczne, to oni sami po jakimś czasie będą Wam podrzucali kolejne pomysły. Ja sobie tylko nazwę mój projekt: zbierz liczby. OK. No i mamy już zapisany nasz projekt. No to co? Podsumujmy sobie. Podsumujmy sobie.
Zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo. Dodawaliśmy kroki w bloczkach, prawda? Jeden duszek miał kilka bloczków, tam były różne wartości liczbowe. Druga osoba musiała zsumować te wartości i drugiemu duszkowi dać tylko jeden bloczek z tą wartością, tak żeby on przeszedł w to samo miejsce. Potem mieliśmy taki projekt, w którym pojawiało się działanie. I uczeń na głos wypowiadał wynik, klikał w piłkę i ta piłka miała potwierdzić prawidłowy wynik i w nagrodę ona trafiała do kosza. Potem mieliśmy zadanie ze zbiorami, które porównywaliśmy i zbiory rysowaliśmy sobie lub pokazywałam Wam, że można zrobić zdjęcie tych zbiorów, tak? Czyli zbiory mogą być na przykład zbiorem klotów, kamyków, zakrętek, czegokolwiek. I tutaj wchodziliśmy już w pole takiego sprawdzania odpowiedzi. Jeżeli dziecko udzieli dobrej odpowiedzi, to była określona reakcja, jeżeli złej odpowiedzi, to też coś tam się działo. Z tego przeszliśmy. Z tego mechanizmu sprawdzania odpowiedzi przeszliśmy do działań z tabliczki mnożenia. Tu oczywiście mogą być inne działania, więc pojawiały nam się działania, odpowiedzi i w momencie, kiedy uczeń kliknął prawidłową odpowiedź, to następowała jakaś reakcja, pochwała i przejście do następnej planszy. Tam, pamiętacie, w następnej planszy były już dwa działania, które na początku jedne znikały, a pojawiały się po chwili. No i ostatni projekt dotyczył właśnie tego sterowania duszkiem przy pomocy strzałek i zbierania liczb określonych i wywoływania też reakcji, jeżeli napotka na złą liczbę, nieprawidłową liczbę, której nie może zebrać. Moi drodzy, już, dobra, już tutaj patrzę, macie teraz pytania. Wrzucę sobie to do paska. Jestem już tutaj, mam nadzieję, że mnie widzicie. Zawiesiłam się na przechodzeniu plansz. Okej, dobra, to ja już teraz pokazuję, jak to działało. Czyli teraz tak. Jeszcze raz włączę udostępnianie ekranu. Okej. To wejdę w ten projekt ostatni, dobrze? Okej. Popatrzcie. Albo nie, wezmę, dobra, wezmę, bo na tym już tutaj jest rozgrzebane trochę, wezmę nowy projekt, popatrzcie. Teraz tak, mamy kota. On ma za zadanie przejść w prawo, w lewo, w górę i w dół. To jest jego zadanie. Kiedy kliknę zieloną flagę? O, tak. I teraz popatrzcie. Kiedy kliknę zieloną flagę, to kot idzie. Hop, 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 hop. Dobra. I teraz on tu wykonał swoją robotę i ja bym chciała, żeby po tym zadaniu, które kot wykonał, można było przejść do kolejnej planszy. I to musi jakby zrobić kot, tak? Czyli kot wykona swoje zadanie i on jakby przewraca kartkę. On zmienia tę planszę, tak? I teraz można to uczynić, dodając klocek z czerwonej szuflady, ale on się pojawi tutaj w tej czerwonej szufladzie wtedy, kiedy my dodamy nową planszę, bo jak mamy jedną planszę, no to on nie ma gdzie przechodzić, prawda? Więc my musimy najpierw dodać nową planszę. I teraz patrzcie, mam dwie plansze. Wrócę do pierwszej, gdzie kot miał iść, góra, dół, prawo, lewo. I teraz pojawił mi się ten bloczek, który po dołączeniu tutaj na końcu tego skryptu pozwoli przejść nam do drugiej planszy. Ja dodam szybko tła w tych planszach, żebyście widzieli, że one faktycznie się zmieniają. Tu będzie kosmos, a tu będzie sawanna na drugiej planszy. Widzicie? I teraz, kiedy kliknę zieloną flagę, kot pójdzie pach, 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 pach i pójdzie do sawanny. Patrzcie. Zielona flaga, hop, hop, hop i sawanna, tak? I teraz, żeby z sawanny przejść z powrotem do kosmosu, to on tutaj w tej sawannie
Musiałby na przykład wykonać dwa podskoki. Czary Mary. Op. Tu na dwa, tu na cztery. I po tych podskokach ma wrócić do planszy pierwszej. Czyli wyciągam z czerwonej szuflady. Tutaj są numerki przy tych planszach, tak? Więc widzicie, do jakich plansz możemy się przełączać. Ja nie będę dawała na duży ekran, tylko patrzcie, co tutaj się dzieje. Hop, patrzcie. Zielona flaga. Idzie, idzie, idzie. Plansza numer dwa, dobrze. Podskot, podskot. Plansza numer jeden. Hop, hop. Plansza numer dwa. Widzicie? I to w zasadzie może trwać w nieskończoność, bo to w tym momencie mamy takie zapętlenie, bo przełącza się z planszy numer dwa na planszę numer jeden. Można by było zrobić jakiś, nie wiem, do muzyki jakieś na przykład disco, tak? Taniec. I on by z jednej planszy na drugą się przemieszczał. Więc to mniej więcej tak wygląda. Dobra, idę patrzę teraz na nasze pytania. Dobra, czy trochę Wam się to rozjaśniło z tym przechodzeniem między planszami? Joanno, Agnieszko, czy udało mi się rozwiązać ten problem? Tak, Bosko. No to fajnie, cieszę się. Kochani, kochane, jeżeli są same panie, to w takim razie, jeżeli chodzi o działania, jeżeli chodzi o pomysły na projekty, to byłoby to wszystko z mojej strony. Natomiast teraz jakby jestem jeszcze do Waszej dyspozycji i być może macie jakieś pytania. To będę mogła po prostu Wam w czymś pomóc i na nie odpowiedzieć. Mamy czas oczywiście jeszcze do 21, więc spokojnie możecie jeszcze sobie podłubać w tych projektach i być może jeszcze coś tam się takiego pojawia, co nie jest jasne, co należałoby jakby przegadać jeszcze, to możemy to sobie teraz wyjaśnić. No tak, Danusiu, dokładnie. To jest tak, że po prostu każdy projekt trzeba nawet przepracować z dzieciakami. Wiecie, nie bójcie się wziąć tego projektu i po prostu jeszcze raz krok po kroku z nimi przerobić. Nawet im powiedzieć: słuchajcie, nauczmy się tego razem. Ja już trochę umiem, chciałabym nauczyć się więcej. Może mi coś tutaj podpowiecie i pomożecie. Ja myślę, że to będzie też fajny sposób na pracę z nimi. I bardzo się cieszę, że podobały Wam się te projekty. To były takie, myślę, pierwsze proste, bardzo proste projekty. I chociaż wykorzystywaliśmy naprawdę bardzo dużo mechanizmów, było i wysyłanie wiadomości. Dokładnie z dziećmi. Tak. One są pojętne, są pomysłowe, one w trakcie projektów wymyślają nowe modyfikacje tych gier, więc. Na pewno warto z nimi to po prostu przegadać. Fajnie, bardzo się cieszę, Anno, że gdzieś tam dorzuciłam kamyczek i pomogłam jeszcze. Ojej, proszę bardzo, jaka dzielna dziewczyna siedziała z nami i zrobiła córka Joanny, siedziała z nami i zrobiła wszystkie projekty. No pięknie, cudownie, ja się bardzo cieszę. Też się bardzo cieszę, że Wam się to podobało i że wykorzystacie to w pracy. No i liczę też na modyfikacje i jakieś dalsze działania, ale oczywiście na początek. Weźcie te projekty i zróbcie ze swoimi dzieciakami. Na pewno im się spodobają. Tych pomysłów jest cała masa. Zobaczycie na kolejnych webinarach.
Na pewno będziecie miały jeszcze okazję brać w nich udział. Tak więc, no właśnie, tak, można sobie przypomnieć wszystkie funkcje. Ich było naprawdę dużo, prawda? I uruchamianie za pomocą flagi, i uruchamianie przy pomocy przyciśnięcia. Co tam było jeszcze? Interakcja z innym duszkiem, czekanie, wysyłanie wiadomości. Kurczę, no cała masa fajnych funkcji. A, wiem, czego wam nie pokazałam. Nie pokazałam wam, jak zrobić takiego zbiorowego, znaczy nie, w sumie pokazałam wam zbiorowego duszka. Tak, tam, gdzie było sześć kotów, to tam było tak, że wybieramy sobie tego kota i go edytujemy za pomocą pędzla i przy pomocy stempla tego kota stemplujemy. Tak samo jak stemplowaliśmy te trójkąty, prawda? To w tym momencie, to działa tak samo. I wtedy mamy w jednym jakby duszku sześć kotów na przykład, tak? Bardzo się cieszę, Grażyno, że podobało Ci się i że będzie to w jakiś sposób też wpływało na Wasze działania i pomoże Wam zrealizować kolejne fajne lekcje. Na pewno to trzeba przepracować i utrwalić, dokładnie tak. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że się podobało. Dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy miały okazję się spotkać i jeszcze przećwiczyć inne pomysły, więc cieszę się. Życzę powodzenia, naprawdę, bo to bardzo fajna przygoda z programowaniem, a też wplatanie elementów różnych aktywności, no to w tym przypadku matematyki, tak, ale tu można w Scratchu Juniorze, wiecie, w Scratchu Juniorze można zrobić praktycznie każdy przedmiot, tak? Czy to matematykę, czy język polski, czy przyrodę, więc tutaj można naprawdę poszaleć. Bardzo analogicznie można postępować właśnie z jakimiś tam pomysłami, nie wiem, ortografia, prawda? Wyrazy pojawiają się i trzeba wybrać trudność, więc tutaj naprawdę możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Cieszę się, naprawdę się cieszę. No, to ja się cieszę w ogóle, że jest takie przemyślenie, tyle radości z nauki. No, oczywiście, to jak jest coś ciekawego, czego się uczymy, czegoś nowego w jakiejś fajnej, ciekawej formie, to myślę, że to daje naprawdę bardzo duże zadowolenie. Ja wam powiem, że ja ciągle się uczę czegoś nowego, ciągle poszukuję, ciągle gdzieś tam testuję i naprawdę to sprawia wielką frajdę, a zwłaszcza w momencie, kiedy zaniesie się ten pomysł do szkoły i z dzieciakami się przepracuje, to już jest w ogóle naprawdę niesamowite. Krok do przodu.
To jest bardzo budujące. Cieszę się, że mogłam się przyczynić chociaż trochę do tego kroku do przodu. To jest najważniejsze, żeby nie stać w miejscu. Cieszę się. Ja też się dobrze bawiłam. Naprawdę, za każdym razem, jak robię projekty skreczowe, to mimo że robię czasem kilka razy, bo gdzieś tam pojawiają się one na różnych warsztatach czy w pracy z dzieciakami, to często jest tak, że człowiek albo odkrywa coś nowego, albo wpada na jakiś inny nowy pomysł, więc to jest naprawdę fajna zabawa. Poza tym zobaczycie, zresztą na pewno już miałyście okazję przekonać się o tym, że kiedy pracuje się z dzieciakami i pokazuje się im, i one otwierają buzię z zachwytu, ze zdziwienia i same mówią, że wow, to jest niesamowite, i nie chcą iść do domu z zajęć, to jest w sumie najfajniejsza zapłata, prawda? Cieszę się, bardzo dziękuję za miłe słowa i cieszę się, że mogłam pomóc. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze też dotyczące Scratcha, coś jeszcze chciałybyście, żeby wyjaśnić, to śmiało naprawdę możemy jeszcze coś tutaj sobie przećwiczyć. Dziękuję Dorota również. Dziękuję, bardzo się cieszę. Joanna, to ja poproszę jeszcze raz wyjaśnienie, jak te liczby wznikają w mnożeniu. Okej, dobra. To otwieram jeszcze raz szybciutko mój ekran. Dobra, tak, ciach. To było tutaj w tym projekcie. No więc tak. Na pierwszym slajdzie mieliśmy jedno działanie i trzy odpowiedzi. I to było proste, bo one jakby pojawiały się od razu i nie musiały ani znikać, ani się pojawiać, więc jakby tutaj jest sprawa wyjaśniona. Natomiast ciatko sobie próbuję tutaj to wyrzucić, ale nie chce mi się teraz to wyrzucić. W każdym razie, dobra, tutaj było tylko jedno działanie i trzy odpowiedzi. Natomiast na planszy drugiej było tak, popatrzcie, ja to nawet w sumie rozsunę. Popatrzcie. Mamy dwa działania i do każdego działania są odpowiedzi. I teraz uwaga. Do tego działania 3 razy 9 są te klocki tutaj pod spodem. Moglibyśmy nawet to zrobić tak dla rozróżnienia, że na przykład
do żółte, to tutaj tło zmienić na żółte, żeby dzieciakom się na przykład nie myliło, prawda? O, patrzcie. Do żółtego działania są żółte odpowiedzi, a do czerwonego działania, czyli do tego, będą czerwone odpowiedzi. Ja je szybko zmienię tutaj. Może to ułatwi też w sumie zrozumienie, jak to działa. Ok, teraz następną liczbę. No, wejrzy się. Przesuń. Strasznie mi tutaj zamula czerwone. Ok. Jeszcze jedno. Ok, czerwone. Ciach. O, widzicie? Dobra, i teraz mamy tak. Teraz mamy pierwsze działanie 3 razy 9 i żółte odpowiedzi, a drugie działanie 7 razy 4 i czerwone odpowiedzi. I teraz, w momencie, kiedy plansza się zmienia z pierwszej na drugą, to działa tak, jakby uruchamiała się zielona flaga. I teraz, nam zależy, że w tym momencie właśnie, kiedy ta zielona flaga się jakby uruchomi, czyli włączy nam się druga plansza, pojawiły się tylko działania żółte i żółte odpowiedzi, a te czerwone mają zniknąć. No więc my musimy tym duszkom czerwonym powiedzieć tak: hej, słuchaj stary, kiedy zmieni się plansza, czyli kiedy zapali się zielona flaga, to ty zniknij na razie, tak? I to mamy tu. Kiedy zielona flaga zostanie kliknięta, ciach, ten duszek ma zniknąć. To samo muszą zrobić te czerwone wyniki. I one to mają tutaj, widzicie? O, ten ma tutaj 26 i 28 też ma. Że w momencie, kiedy pojawi się plansza, czyli ta zielona flaga została uruchomiona, to w tym momencie te też znikną. Hop, widzicie? I one zniknęły. A te duszki żółte mają z kolei odwrotną informację. Kiedy zielona flaga się zapali, hej, 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 to jest teraz twoja kolej. Ty się pojaw tutaj na scenie. I to samo ma tutaj żółta odpowiedź, jedna, druga i trzecia. Tak? No i teraz uczeń widzi działanie. 3 razy 9, które się pojawiło po zielonej fladze i 3 odpowiedzi. I musi wybrać prawidłową. Jeżeli wybierze nieprawidłową, dostaje informację: nie, 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 to nie ja. Natomiast w momencie, kiedy wybierze prawidłową odpowiedź, czyli tą liczbę 27, która jest wynikiem, przejdźmy do tego duszka, to jak uczeń naciśnie tę liczbę, widzicie, to ta liczba powie: świetnie, brawo, powiększy się, pomniejszy i uwaga, ta liczba w tym momencie daje sygnał wszystkim pozostałym duszkom. I teraz uwaga. Duszkowi 30 daje sygnał zniknij. Duszkowi 32 też daje sygnał zniknij. Duszkowi 3 razy 9 też daje sygnał, czyli wysyła wiadomość zniknij. I sama też musi zniknąć, co mamy tutaj w skrypcie. Tak? Ona wysyła pomarańczową wiadomość tutaj do tych duszków, żeby one zniknęły. No więc, kiedy duszek 3 razy 9 otrzyma tę pomarańczową wiadomość od liczby 27, to ma zniknąć. Kiedy duszek 30 otrzyma wiadomość pomarańczową od liczby 27, to też ma zniknąć. I to samo ma zrobić liczba 32. Zobaczcie. Ale uwaga, uwaga, w tym samym czasie, kiedy te duszki znikają, to wszystkie czerwone duszki, odbierając pomarańczową wiadomość, mają się pojawić. Czyli te znikają, to jest ta sama wiadomość.
Tylko kiedy żółty duszek odbierze pomarańczową wiadomość, to ma zniknąć, a kiedy czerwony duszek odbierze pomarańczową wiadomość, to ma się pojawić. I teraz popatrzcie, jak to będzie działało. Klikam 27, ona mówi świetnie, pojawia się, widzicie? Sama znika i pojawiają się działania czerwone. No i teraz robimy to samo, tak? Czyli obliczamy, wybieramy prawidłową odpowiedź, ale tym razem liczba 28 już nie ma tej funkcji, że kiedy zostanie naciśnięta, to ma wysłać wiadomość i coś znowu ma się pojawić, tylko ona po kliknięciu ma podskoczyć i przełączyć nas do planszy trzeciej. Czyli 7 razy 4 to 28, brawo. Podskakuje, podskakuje i plansza trzecia, ciach. To trzeba sobie popróbować i jeszcze raz przepracować. Jeżeli macie to zrobione na tablecie, to po prostu zrobić w drugiej planszy to samo. Spróbować nawet z mniejszą liczbą tych duszków, tak? Żeby były na przykład, nie wiem, można by było to zrobić. Zobaczcie jeszcze tak, zaraz Wam pokażę. O, popatrzcie, wybiorę sobie dwa duszki, na przykład. Na przykład weź sobie jabłuszko czerwone. Weźmy sobie jabłuszko albo może nie jabłuszko. Gdzie tu mamy? O, brzoskwinkę. Mamy dwa duszki. I teraz, kiedy kot. Kiedy kot na przykład. Kiedy kliknie zieloną flagę, to kot powie: chciałbym coś zjeść. Bo nie mam. Chciałbym coś zjeść. Chciałbym coś zjeść. Okej, okay, i teraz tak. Duszek jabłuszko ma taką informację, że kiedy zielona flaga się pojawi, to jabłuszko ma się pojawić też. Ale brzoskwinia ma się nie pojawiać od razu. Bo kiedy zieloną flagę naciśniemy, to brzoskwinia ma zniknąć. Czyli w momencie, kiedy kot powie, chciałbym coś zjeść, to pojawi mu się jabłko, tak? W tym samym momencie, ale brzoskwinia nie. Zobaczcie. Chciałbym coś zjeść i jest jabłko. Ale kot nie chce tego jabłka. I mówi, jeszcze raz, patrzcie, ale ja nie lubię jabłek. Dobra, nie mam polskich znaków ciągle. Zapominam, nie lubię jabłek. Ale ja nie lubię jabłek. I teraz uwaga, kot wyśle wiadomość do. Przepraszam, nie tutaj. Wyślę wiadomość, którą odbierze i jabłko, i brzoskwinia. Jabłko, kiedy odbierze wiadomość pomarańczową, to wtedy zniknie. A brzoskwinia, kiedy odbierze pomarańczową wiadomość, to się pojawi. O. I wtedy, jak się pojawi brzoskwinia, to kot powie, o tak, lubię brzoskwinie. Lubię brzoskwinie. Ok, sprawdźmy, jak to działa, tylko jeszcze tło dajmy. Ja lubię jednak, jak są tła w naszych projektach.
Dobra, powiększamy ciach. Pamiętacie, kiedy zielona flaga, to ma się pojawić tylko jabłko. Chciałbym coś zjeść, ale ja nie lubię jabłek. O tak, lubię brzoskwinie. Widzicie? W tym momencie to jest ta sytuacja z pojawianiem się jednego duszka w danym momencie, a znikaniem. O, super. Bardzo się cieszę, Joanna, że teraz już jest wszystko jasne i klarowne. Fajnie, bardzo się cieszę. Mamy jeszcze trochę czasu. Może jeszcze ktoś potrzebuje w czymś pomocy? Chętnie. Chętnie się jeszcze podzielę.
Agnieszko Gębicka, bardzo dziękuję. Też żegnam się jeszcze chwilkę, jestem z wami, ale jeżeli ktoś już musi znikać, oczywiście bardzo się cieszę, że byłyście i że skorzystałyście z pomysłów. Też dziękuję bardzo i pozdrawiam oczywiście serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc. Pa, pa, pa. Oczywiście jeszcze mamy chwilę czasu, więc jak ktoś jeszcze ma pytania, to ja jeszcze jestem na dyżurze. Dobrej nocy, życzę również, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego również życzę. Dzięki. Pozdrawiam, pozdrawiam, dobranoc. Gratulacje za wytrwałość. Do następnego razu, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc i do następnego spotkania. Też na to liczę.
Dobranoc.